Thank you.
Thank you.
No siemaneczko, siemaneczko! Witajcie moi drodzy, z tej strony Judy i witam was w nowej serii na tym kanale z gry, jaką jest Pokémon Eternal X. Czyli tutaj można powiedzieć, że robimy taki wstęp do zapowiedzianego Pokémon Legends ZA, ponieważ to będą przygody oczywiście w Kalos, no i tutaj Pokémon X to Kalos, więc no zobaczymy, trzeba sobie trochę przypomnieć. Wiem, że do Legends to jeszcze z rok czekamy, ale sobie trochę przypomnimy ten region. Kogóż my tu mamy? Agento Drągu, Szymix, Blue Wolf, Jaro, Mariusz. Ej, w ogóle te zgony muszę usunąć. To nie jest seria Nuzlocke, od razu wam mówię, to nie jest seria Nuzlocke. Ponieważ ta gra jest za trudna, żeby była Nuzlocke. Serio. Ponoć jest za trudna. Naprawdę, naprawdę. Ale tak serio, serio. Kogo tu mamy jeszcze? Blue Wolf, Jaro, Mariusz, Laserbeak, Philips, Admin, Ryba, Official, Mosmi, Leśny, Laserbeak, Maskot, Chucky, Kwoski, Maja, Maciej, Shekido, Zukremo, Kaneki, Maciek, Tomek, Paweł, Isoil, Najprzecinki, Max.pl, dziękuję za 22 miesiące wspierania, pozdrowionka serdeczne, Erlak, Arek, Yahoo, Miko, Black Day, Monointelion, DJ Colpinio, Pichuś, Adam, Mariusz, Fox, Arien, dziękuję tutaj za 53 miesiące wspierania. No i Sniper tutaj już rok wskoczył, no witam, witam, siema kaczy. Moi drodzy, jest i Chucky oczywiście, Chucky, który mi tutaj bardzo polecał tę serię, słuchajcie. Od razu mówię dla tych, co się pytają, nie, dlaczego nie Nuzlocke, dlaczego nie Nuzlocke, przecież Nuzlocke to fajny pomysł, słuchajcie. Jeżeli biorąc pod uwagę, że poprzednia moja seria Sinking Sapphire, której jeszcze nie skończyłem, tak, macie rację, jeszcze będzie jedna transmisja z tego, z którego spróbuję pójść na ligę. To prawda, jeszcze będzie, więc się nie martwcie, po prostu dzisiaj nie miałem weny w to grać, serio, natomiast tu jest jeszcze gorzej, tutaj liderzy w ogóle mają nawet legendarne Pokémony, liga to w ogóle jakiś absolutny koszmar. Więc bez tego. Zamiast tego myślę, że zagramy sobie coś na zasadzie tego, jak wyglądało to w mojej dawnej serii z Pokémon Fire Red Omega, gdzie mieliśmy omdlenia, czyli ile Pokémonów po prostu zemdlało w trakcie walki, miało te omdlenia, to zamiast zgonów. Ile mieliśmy eliminacji, czyli porażki takie całkiem w walce. Myślę, że to jest fajny sposób, żeby starać się po prostu mało Pokémonów tutaj tracić, żeby nad każdą walką się trochę zastanowić. Ale myślę, że będzie ciekawie. Nie ma randomizer? Nie, bo to jest hack. To jest już, wiecie, utrudniona wersja, to tego się nie randomizuje. Finalnie wersja Insane? Nie, Chucky. To jest ta wersja, ta Rebalance. Nie, na tamtej Insane to nie chciałem mimo wszystko. Nie. Nie przesadzajmy, aż tak się katować nie chcę. To ma być, wiecie, tak jak wam mówiłem, marzec jest dla mnie dość ciężkim miesiącem, w którym mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia. Natomiast właśnie nie chcę sobie narzucać strasznie ciężkich serii na ten okres. Leśny! Dziękuję bardzo, superczacik. Jak w Extreme Shield? Tak. No właśnie tam też tak było, to prawda. Właśnie będę musiał sobie zaraz to jakoś ładnie ogarnąć. Ja przynajmniej mam nadzieję, że to ładnie ogarnę. Czekajcie, zrobimy tak, eliminację. Tu będzie 0. Dobra i okej, ja to ogarnę, ja to zrobię, będzie to ładnie wyglądało, spokojnie. Znaczy nie wiem czy ładnie, ale zobaczymy. Zobaczymy. I już zaraz ruszamy oczywiście z grą, nie martwcie się. Zaraz ruszamy, dzisiaj widzicie wszystko na szybko, to człowiek nieprzygotowany, jak to się mówi. Dobra, to tu będą gdzieś, o kurde, to omdlenia będzie bardzo źle widać. Takie małe będą, chyba że to dam gdzieś w grze, bo tutaj jest taki jasny akurat ekran. A i nie przemyślał człowiek tego, nie przemyślał. No chyba, że dam mimo wszystko to w kącie tutaj, o, okej. Okej, wyjdzie mi to jakoś. O nie, to zmieniło się. Dobra, nie wiem czy do końca to zadziała tak jakbym chciał. Aj, widzicie, człowiek nieprzygotowany. A nie, bo to jedno mi się z drugim zmienia, dobra.
Dobra. Na razie no sobie zlikwidujemy drugie damy. Hajuna, biorę coś z pierwszej trawki. Liun przyniósł szczęście i nie zginął. A, no może tak być. No tutaj no ginąć nie będą na szczęście poksy. Dobra, na razie dajmy omdlenia. No chyba nie będzie eliminacji na pierwszym streamie. Mam nadzieję. W końcu bez Nazlok. Dokładnie Agucha. A w ogóle Agucha. Powiem ci, taki spoiler ci zrobię, że nadchodzi pewna seria. Na streamy w ogóle, co ciekawe. Na streamy. Myślę, że ci się spodoba. I myślę, że ona będzie naprzemienna tutaj z Pokémon Eternal X. Cóż tu się dzieje na psie łapki? Pierwszy lider, level 13-16. A, dziękuję za informację, Czaki. Dziękuję i pozdrawiam. Psie łapki widzę, że powracają również w tej serii. Dobrze wiedzieć. Siemaneczka, proszę ograniczyć się do zupełnie innego Pokemona na drogę. Ale nie pierwszego, tylko sam zdecydujesz tak dla utrudnienia. No właśnie, zastanawiałem się nad tą funkcją, żeby nie łapać za dużo. I myślę, że z tym łapaniem jednego Pokemona to jest dobry pomysł. Myślałem o tym, tylko właśnie nie wiem, czy zrobić, że pierwszy Pokemon, czy że wybrany. Beta, siemaneczko, leśny raz jeszcze, dziękuję. Dobra, wybieramy sobie postać. Tym razem zagraj dziewczyną, rzadko grasz nimi. Ale ostatnio też grałem w regionie... W tym regionie grałem dziewczyną? Nie w tym. Znaczy to już i tak już wybrałem, ale nie w tym regionie. Kiedy grałem dziewczyną? Który to był region? Raz to zrobiłem. Czy będę ogrywał Rus of Ronin? A w umowie, okej. Okay. A tutaj byłem poketuberem. Dobra, nie, już wybrałem. Szczerze mówiąc nie wiem, w tym roku ciężko mi na razie powiedzieć, wiecie, nie wiem kiedy to wychodzi. Widziałem trailer, fajnie wygląda to. Ale czy będę grał? Nie powiem. Dobra, nazwijmy normalnie. Jakąś ksywę mi nadamy co najwyżej, a to można zrobić. Bobelek, dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że dzisiaj parę Pokémonów złapiemy. Może się uda. Dzięki wielkie za wsparcie. Okej. I ruszamy. Hajuna! Wojna z Czakim, kocie uszka nazwa. Zamiast, wiecie co? Zamiast celu na procesor, to ja powinienem zrobić dwa cele. Jeden psy, drugi koty. Zobaczylibyśmy, kogo bardziej wolicie. Bo już widzę tutaj. Widzę już podział po prostu. Masakra. Jak z Martor Jam, to trzeba opanić w stylu TV Kakarot. No, Sniper, spokojnie, ta seria będzie w tym roku. Ale no niestety tak, to prawda. To prawda, zmarł, no szkoda. No szkoda, no wielki człowiek stworzył coś wielkiego, coś wspaniałego, coś co ludzie uwielbiają. Sam zresztą się na Dragon Ballu wychowałem. No szkoda, no ale na każdego przyjdzie czas, jak to się mówi, no niestety. Leśny, dziękuję raz jeszcze za super czacik, pozdrawionka. Siemka Olives, dobra, słuchajcie, idziemy. O nie, to jest Shona. Shona jest wkurzająca! Psi łapki liczone z Czakim! Okej, okay, czyli mamy już startera chyba wybranego. Dziękuję Beta, dzięki wielkie. Cóż tu się dzieje? Dobrze, moi drodzy, startery oryginalne? Tak, startery nie są zmienione. Przy czym słyszałem już od Czakiego, że w sumie nie warto wybierać ognistego startera. Więc zastanawiam się nad starterem wodnym, którego większość uwielbiam, i starterem trawiastym, którego też rzadko używałem. Ostatnio go używałem w Egloku, jak pamiętacie, więc nie wiem. Tym razem ksywa profesor. O! Wiecie, że moja wiedza jest tak rozległa, że to jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie. Ostatnio jak ogrywaliśmy Y, no to byłem poketuberem. Ej, nie. O, co wy mi tu wybieracie? Ale może tak, miałem się nazywać Lil J? No bez przesady, J Meister, no to już bardziej. No ale to jest pomysł, słuchajcie, to jest pomysł. Czemu by nie? Nie no, Frołkiego to nie. Ej, no czemu nie? No Greninja, no czy kto nie lubi Greninja, moi drodzy? Kto nie lubi Greninja? Bez przesady. No jak, słuchajcie, no nie będę robił chyba ankiety. Kogo wolicie? Dajcie znać, gdybyście mieli wybierać. Czy mowa tu o trawiastym, który będzie Chestnutem, czy o wodnym, który będzie Greninją? Greki. Srołki najlepszy! Ja nie lubię Greninży, może bardziej pseudoprofesor. No wiesz co, zniszczator? Kasztanka weź, Chespin, Frołki, Chespin, Greninja, tylko gras, wodny. Ej, ten profesor mi się spodobało. No, się śmiejecie często, że robię błędy i tracę tytuł, więc sobie go nadam tutaj. Ha, 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 genialny.
Fennekin. Ale no mówię, no słyszałem, że mam możliwość zdobycia jakiegoś ognistego startera na samym początku, więc nie wiem, czy jest sens mieć dwa ognistem. Słuchajcie, mogę zrobić ankietę, na której zadecydujecie, ale jak będzie Froki, to wy zadecydujecie. Dobra, wy decydujecie, niech wam będzie. Ale czuję, że wygra Greninja. Zobaczycie, tak się stanie. Czekajcie, robimy ankietę. No chyba, że mnie zadziwicie. Psie łapki kasztanek! A dziękuję, dziękuję. Kogo wybrać? Zobaczymy, czyli tak, słuchajcie, Chespin, czyli oczywiście trawiasty. Fennekin, no może mnie zdziwicie, ale nie wiem. No i Froki, jakkolwiek się to cholera pisze. Zobaczmy, nie wiem czy będę się słuchał tej ankiety. Dobra, nie wiem czy się posłucham tej ankiety, ale zobaczymy, którego wy lubicie najbardziej. Jest 200 osób i możecie pokazać, który z tych Pokemonów jest waszym ulubieńcem. I chyba nie ma to, nikogo to nie dziwi kompletnie, bo już na przewagę, oczywiście. O, dobrze napisałem. Nice. Dominik Siemaneczko, wstrzymuję głos, bo chętnie bym zobaczyła X bez Greninja. O. Greninja miałeś jeden razy. Znowu ta żaba. Oj, widzę, że nie lubicie żabki. Co wam ta żabka zrobiła złego? Co wam zrobiła złego? Bo co? Bo jest fajna i ma aż Greninja wersję. Grasz na jakichś specjalnych zasadach? Chwilę mi nie było. Vader, wiesz co, to będą głównie tylko Pokemona, łapie pierwszego Pokemona, jednego Pokemona w trawie określonej. Ale tak, to mam tylko omdlenia, eliminacje i takie tam. No, zobaczymy. Ugutuj Sundelion. Zrobiłem już to, mam to. Żabka jest kozak. O. Za dużo wodnych w tamtej serii było, no w sumie coś w tym jest. Dobra, powiem wam tak, no dużo osób Frokiego wybrało, więc widzę, że go lubicie, a jak żeby inaczej? Mówisz, Aguha. Dobra, słuchajcie, nie no dobra, może macie rację, rzeczywiście w Greninja używam mnóstwo razy, używałem, naprawdę bardzo dużo razy. Teraz tak się zastanawiam, no bo Chespina mimo wszystko używałem w Pokémon. Scarlet Egglock. Na koniec, co prawda, ale jednak się pojawił. Zastanawiam się, kiedy ja Fennekina ostatnio używałem. Też chyba dawno nie było. Tak myślę sobie! Do kocich łapek! Mój Boże, tu naprawdę doszło do jakiegoś konfliktu interesów. Max.pl, dziękuję i pozdrawiam. Mystery Dungeony? Chyba tak, chyba ostatnio w Mystery Dungeonach był, ale jakby ja go nie wybrałem. Los tak chciał. Dziękuję za suba. To oznacza wojnę. Dobra, profesor, no to jest tytuł. To jest tytuł, na który zasługuję, słuchajcie. Tak, możecie teraz do mnie mówić. Mamy te startery, mamy te niektóre uwielbiane, niektóre znienawidzone. Ja uważam, że Regen Kalos ogólnie ma średnie startery, gdzie Greninja ewidentnie no daje tam przewagę. Natomiast nie jestem wielkim fanem ani Chespina, ani Fennekina, no nie będę kłamał tutaj. Wiecie jak to jest. Weź lisa i nazwij go kocie łapki. No to by pasowało wtedy rzeczywiście. Trawiaste są zawsze słabe. Jak słabe zawsze? No bez przesady, jakie słabe. A miał Skarada teraz jak była fajna. Venusaur też jest fajny. No dobra, słuchajcie, no nie możemy tutaj stać i nic nie robić. W kole Fortuny jakoś nie robiłeś naprzeciw czatowi, jak chcieli ci wskrzesić poka. Tak było. O, siema Dziwon, siema. A Torterra, no właśnie, Torterra jaka dobra. No właśnie, co wy gadacie? Więc wiecie. Leśny! Dziękuję bardzo, dziękuję. Powiem tak. Może macie rację. Dawno nie grałem Fennekinem. No, Mr. Dungeon to jednak coś innego. Skoro mamy nazwać go, bo jeżeli się nic nie zmieni, kocie łapki, to może nawet będzie pasować. Chociaż. A nie będzie pasować, Co wy gadacie? W ogóle nie będzie pasować. Przecież to jest lis. A lis należy do rodziny psowatych. To za cholerę nie będzie pasować.
Kurczę, to jest ciężki wybór. Max.pl. Co tu się dzieje? Dziękuję bardzo raz jeszcze. Psie ławki, co tu się dzieje? Czaki, dziękuję. Tamten to wyjątek potwierdzający regułę. Poczekajcie, spojrzę im w oczy i zdecyduję. Dlaczego Froakie jest jedynym smutnym Pokemonem? Czemu wszyscy się uśmiechają, a on jest smutną żabą? Ten smutna twarz mówi wiele. Ten Chespin ma dzisiaj coś w sobie. Tak patrzę na niego i mam wrażenie, że te łapki, które nie mają palców, nie no, mają, ale jakieś takie złączone. Ten Chespin do mnie mówi dzisiaj. Niech tak będzie. Kasztan, tak jest. Wybieramy kasztanowego ludzika. Psie łapki! Nie liczyłem do końca co i jak, ale jeżeli się nie mylę, to tak. Psie łapki. Dziękuję. Nie, dlaczego nie, Oliwz? Dlaczego nie? Jesteś bardzo ładny. Bez przesady. Spokojnie, zaraz złapiemy coś dobrego w trawie. Zobaczymy, czy Chucky mi sprzedał dobre info. Ponoć bardzo fajny Pokémon jest do zdobycia, więc będzie coś dobrego. Mam nadzieję. Pamiętajcie, że Pokémon w trawie ma 100% szans na złapanie. Chyba wam nie muszę mówić, co swego czasu złapałem w tej pierwszej trawie za Pokémona. To było coś ciekawego. Znowu będą psy sklejać, dziwnie to brzmi. Grunt, że nie żaba, a mogę to dalej oglądać. Spokojnie, Agucha, mówię, to dzisiaj się możesz na mnie obrazić, ale jak zobaczysz kolejną serię, to powiesz, że o, to tam nie ma co patrzeć na to, że tutaj źle wybrałem. No co jest? Zawsze z nią to walczymy? Lol. Można kupić Cherish Bowl'e. Okej. Okay. Czy ogram kiedyś The Gym of Mine? Ogram. O proszę, walczymy przeciwko żabie i mam idealny cios na nią. Dlaczego ta żaba ma proteana? Dobra, już widzę, że ta gra będzie ciężka. Chespin imo najlepszy. Puchacz. O, Water Type, cudownie. Widzicie. Puchacz tutaj doskonale stwierdził to, co sam dzisiaj stwierdziłem, że no to dobry wybór będzie. Zdecydowanie dobrym. Dziękuję bardzo za wsparcie. Twój pewnie ma Battleproof. To jest. Jak to się nazywa? Bulletproof chyba. Bullet? Nie wiem, jak to się nazywa. A nie, teraz będę myśleć. No nie, Agucha, no nie powiem ci, ale myślę, że nie, może nie, raczej nie zgadniesz. Ale nie wiem, bo to takie niespodziewane jak na mnie, ale nie będę mówił. Aha, taki jestem cwany. Overgrowth, o mój Boże! Trafiłem Chespina pod specjalny atak, przecież on jest pod fizycznym. Modest i ma Big Nugget! Ej, patrzcie, Big Nugget! Co to ma, takie pieniądze dostanę od razu grube? Fajnie. Kupimy dużo boli i takich tam. Okej. Okay. Mimo tego, że tu nie jest Nuzlocke, to spokojnie. Będę się starał, żeby nie przegrywać, żeby mieć jak najmniej tych omdleń, eliminacji. Ale powiem wam, że widziałem tak mniej więcej zawsze, zanim zacznę serię, to chcę sprawdzić, jaki ona ma poziom trudności. I tu przeciwnicy mają zrobione, z tego co widziałem, wszystkie te IV-ki, EV-ki. A na przykład nie wiem, czy czempionka czasami nie ma, nie wiem, z 6 legend. Więc przejście tego może być i tak dość ciężkie, no zobaczymy. Więc no może być ciężko, tak czy siak mówię, no ta gra ma wysoki poziom. No ale może ten tytuł profesora u mnie nie wziął się znikąd, wcale go sobie sam nie nadałem. I może się udam. Dobra, czekajcie, chcę zobaczyć najpierw, co ja tu mogę kupić. Zaraz, nie, bo tutaj to się leczę, prawda? Tutaj będę miał leczenie, ale mogę tutaj coś kupić. Może najpierw sprzedać. Sprzedajmy 10 tysięcy. No i to są pieniądze. Dobra, co mogę kupić na starcie? Potiony. Tylko potiony? Co to ma być? Tylko 4 ma legendy. Okej, dobra, Chucky mnie poprawi. No tak czy siak dużo tych legend. Tu coś jeszcze jest do kupienia? Ej, tu jest jeszcze jakiś sklep z pokebolami. I są Cherish Bowl'em. Ale one się niczym nie różnią, oprócz tego, że wyglądają. Ale są tanie, bardzo tanie, więc sobie kupię od razu ze 99. Proszę bardzo, i dostanę... Ej, a gdzie moje dodatkowe bole? No nie wiem.
czym się różni Eternal X zwykłego, no jest znacznie trudniejsze, są zmienione Pokemony i tak jak mówiłem, na każdej drodze łapiemy, może sobie słuchajcie, zróbmy tą zasadę, żeby nie było, że sobie wybiorę, łapię pierwszego Pokemona spotkanego. A co tam? Na drodze numer 1 niestety nie ma trawy, natomiast tu mogę łapać. Cześć wszystkim, siema KittyCat, witam, witam. Teraz kociołapki, tak jest. I mamy Pokemona w trawie i jest to Torchic. Dobra, czyli info, jakiego było sprawdzone, jest Torchic. Jeżeli tu się nie zmienia nic, to znaczy, że on się powinien złapać bez żadnego problemu. Tak jest. Tak jest, to jest tak, wiecie, pewne. Kurze łapki, no może też pozwało. A jak grałeś to do Pokémon X? Powiem ci, Paweł, że miałem z tym sporo problemów. W końcu jakoś się udało, musiałem nowe w ogóle X-y ogarniać. Dużo z tym było roboty, jakoś tak, nie wiem, nie szło mi to, bałem się, że tego nie ogarnę, ale... Ale ogarnąłem. Ale nie było to takie proste, więc... Trochę trzeba przy tym posiedzieć, pokombinować, ale jakoś się... Udało, ale problemy były. Robisz monotype walczących Pokemonów? Ej, no w sumie. W sumie, zobaczmy sobie Torchica. Mam nadzieję, że on jest pod atak fizyczny. I ma speed boosta! I ma zmniejszony atak. I ma kamień do mega ewolucji? Okej. Okay. A może jeszcze powiedzcie, że mam od razu bransoletę w tej grze? Znaczy, no Torchica to i tak nie dam rady jeszcze, ale no wiecie. Masakra. Dobrze, 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 dobrze. O! Fletchling też fajny, chociaż ostatnio miałem tego Pokemona, więc no co za dużo, to niezdrowo. Zobaczymy. Torchic jest wymieniany jako jeden z potencjalnych starterów Pokemon ZA. O, widzicie? No jest to prawdopodobne, ale moim zdaniem nie. Ja myślę, że wezmą startery, które jeszcze nie były i dają im może mega ewolucję, może o to chodzi. Czy naturki mogę zmieniać? Nie. Mówiłem, że nie warto brać liska. No niby, niby. A zobaczmy, jakie Pokémony tu jeszcze występują. Czy są zmienione? Występuje Pidgey, ale nie wiem, czy on normalnie też tu nie występuje. Nie wiem. Dobra, zanim pójdziemy dalej, ja bym sobie wbił jakiś poziom na tych Pokémonach, bo nie chcę przegrać na pierwszej lepszej walce. A to też jest przecież możliwe. O mój Boże, Bite. Musisz go zabić. O nie, bo on nie zabije. Dobra, muszę uciekać, bo jest szybszy. Z tym Bite'em. Tak być nie może. Dziwna ta seria, słuchajcie, mamy... O, Fletchling. Mamy ten... mamy psie łapki, mamy kocie łapki. Dziwnie to wygląda, wiem. Dla takich ludzi, którzy dopiero co pierwszy raz tu trafili, co nie byli na poprzedniej serii, to pewnie się zastanawiają takie... WTF. Ej, a tu nie powinno być czegoś takiego jak Exp-All? Czy to dopiero w jakimś momencie się odblokowuje? Przypomnijcie mi. Tutaj chyba nie ma zmian. To niedobrze. Po pierwszej sali. Okej, po pierwszej sali. Dobra. Okej, złap Fletchlinga. Nie no, na tej drodze mogę złapać tylko jednego pierwszego Pokemona i już był to Torchic. Czyli mówicie, że po sali. O, jest Zigzagoon, nasz przyjaciel, który też ostatnio był w poprzedniej serii. I to był dobry Pokemon. Dobry, zresztą dalej żyje, co ciekawe. Nie mówmy o nim w czasie przeszłym. Wiem, że czekacie na tą jedną jeszcze transmisję. Ustaw sobie level cap na 13. O, dziękuję za informację. To warto... Warto wiedzieć, żeby było. Okej. Dobra, trzeba trochę. O, Purloin również. Dawaj, Wine Whip. Dobra, trzeba wziąć tego Torchica. Powiem tak, Torchic ze speed boostem super, tylko przydałoby się, żeby miał jakiś ognisty atak. Ogólnie, no niestety, problem może być z moim starterem taki, że on na pierwszej sali, no za dużo tutaj sobie nie da rady. Może mieć problem, no ale Torchic może będzie robił. Leśny! Dziękuję raz jeszcze za kolejny już super czacik, dzięki wielkie. Czy będzie? Nie, no nie, no, no nie, no myśleliłbym, że nie, myślę, że nie. Może zasada, że jak Pog zemdleje, to do końca streama nieużywany. Wydaje mi się, że to mogłoby być w tej serii trochę za trudne. Tak szczerze, tak mi się wydaje. Bo wiecie, początek może być spoko, ale potem to już będzie trochę za ciężko. Rollout easy na pierwszą salę. No, w sumie coś w tym jest, coś w tym jest. Może racja. Bo nasz Pokémon się dość szybko będzie uczył tego, co nie? Dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Zobaczymy. Tu się leczyło, co nie? Tak jest. Zacząłem ogrywać Pokémon Omega Ruby Randomizer i starterem został Spoink, najlepszą opcją. Nie wiem, co ty tam miałeś za Pokémony, zniszczator, że Spoink ci się wydał najlepszą opcją. Nie wiem, co by musiało być, żebym wybrał Spoinka. Nie wiem. Jakoś na 10, 11. To zrobimy to na luzie. No, tylko najpierw... O mój Boże. Nie, Torchic, ty musisz wbić jakiś poziom. Ten Speedboost jest cudowny i myślę, że on może robić migrenę, naprawdę. Ale najpierw to on musi się trochę tutaj podekspić, bo to tak to nie wygląda dobrze. Poison Sting. I zapisywać muszę co jakiś czas, pamiętać o tym. Pamiętać trzeba, bo wiecie jak to się skończyło ostatnio, jak nie zapisywałem. Każdy blend powinien być nęceniem kołem tortury. Ho, już byście chcieli. Nie no, spokojnie, słuchajcie, ja myślę, że koło tortury wróci, ale tak jak wam już to mówiłem, najwcześniej będzie to w kwietniu. O, ej, już się nauczył! To tu chyba jest pozmieniane! Ej, dobra, tutaj movesety może są pozmieniane jakoś, widzicie, już się nauczył tego rollouta, no, dla mnie to super sprawa. Czyli być może są rzeczywiście zmiany. Natomiast, no mówię, no to koło tortury, no to tak bardziej spodziewajcie się rzeczywiście na spokojnie takiej serii w właśnie w kwietniu, no może maju, ale no postaram się w kwietniu raczej. O nie, użył Bajda. O, dawaj to. Nie uderzaj go, póki co nie uderzaj. Na razie trzeba, wiecie, na spokojnie, muszę sobie ten marzec taki... Wolę w tym marcu takie luźniejsze serie, dlatego wolę taką serię, tak jak tutaj, gdzie nie mam po prostu tego... gdzie nie ma tego Nuzlocke'a. Potem będzie też seria niepokemonowa w trakcie, taka trochę retro. Ale... Też taka luźniejsza, żeby sobie po prostu, wiecie, na spokojnie zagrać gdzieś tam. Mam po prostu teraz inne rzeczy na głowie, więc ciężko się skupić byłoby gdzieś tu na tym, żeby, nie wiem, codziennie expić poki w ogóle. Tak, Chucky, tak, właśnie zapomniałem ci odpisać na to. Bardzo, bardzo fajny. To może być naprawdę ciekawe utrudnienie. Ale mówię, no, będziemy sobie to koło modyfikować. Koło startury na spokojnie w jednym zdaniu. No właśnie. No coś tu nie pasuje. Dobra, Torchic, ty musisz mieć co najmniej 5 level. Nie chcę mieć online. Po prostu nie chcę mieć online na tak wczesnym etapie gry. O, fajnie, że kryt, ale no i tak strasznie mnie boli to, że nasze kocie łapki niestety, ale nie mają naturki pod atak. No, los nie jest dla mnie łaskawy w tej serii od początku. O, dobra, 5 level, jak tam atak? Plus 0? To ty się nauczy chociaż... O, dziękuję, dobra. Dobra, wiecie co, mogę ruszać dalej. Nauczyłem się Embera, jestem usatysfakcjonowany. Ej, tu jest już walka? Okej. Zigzagoon! 5 level, dobra. Może go poparzysz, 17 HP, 13. Dobra, wiele mi nie robi. Mój specjalny atak jest niezły, ja będę szybszy. Siemka, Poirot, witam. Filip Kędziora, witam serdecznie. Szymon Rejnia, jak również siemanko. Dobra, dobra, z tym Emberem życie jest prostsze, no i expa też więcej dostaniemy. Dobrze jest, tak ma być. A w ogóle właśnie, słuchajcie, no powiedzcie mi, bo to Legends ZA, czy ZA będziemy mówić na to, może mówmy na to po prostu ZA, które nadchodzi w regionie oczywiście Kalos. Co wy o tym uważacie, o tej serii? Bo ja to jestem w ogóle po pierwsze bardzo zdziwiony, że ona nadeszła. Że dlaczego Kalos... Czy naprawdę Kalos się nadaje na Legends? Przecież na Legends znacznie bardziej by się nadawało Johto albo po prostu Unova. To są dwa regiony, które gdzieś tą historię bym bardziej widział tego typu. Nie wiem jak wy, ale przynajmniej u mnie tak to wygląda. Albo Zeta. O, Zeta. Ale jest Pokémon Zeta, jest taka gra fanowska. Więc może lepiej już to ZA albo Z po prostu. Ja też jestem ciekaw, jak oni to wykombinują. Arkeusy to otwarty świat, a tu raptem miasto. Znaczy... Uważam, że idzie to wykombinować w miarę okej. Po prostu to miasto będzie ogromne. Wyobrazić sobie po prostu trzeba, że to jest takie... Jakby to powiedzieć... no coś na zasadzie GTA na przykład, co nie? Gdzie...
mapa GTA 5 na przykład głównie skupia się na, powiedzmy, miałoby jedno miasto, albo dobra, albo inaczej. GTA 4 przykładowo, tam mamy jedno miasto, w sumie nie ma za bardzo terenów podmiejskich, ale świat jest ogromny, po prostu miasto będzie wielkie. Ja myślę, że w mieście będą też jakieś dodatkowo, na przykład parki i takie tam, które będą zajmować dużą lokację przykładową. Więc nawet mimo wszystko gdzieś ten świat będzie taki całkiem sporym. Ale zobaczymy. Ale ja myślę, że idzie zrobić po prostu wielkie miasto, które ma, mimo wszystko jest bardzo różnorodne, ma wiele różnych fajnych terenów, więc według mnie do zrobienia. Call of Duty Dragon sprzed ery Switcha, który ma tylko jedną grę. No, w ogóle, no ja to też mówiłem o tym, że no, ta szósta generacja to dostała tak trochę po tyłku, że w ogóle, no tak jakoś zapomnieli o niej. Zrobili zaraz potem ta siódma gena i... A, co tam? Siema Simoni. Nie wiem czemu, ale jakoś średnio przekonuje mnie pomysł, żeby akcja tej gry działała się w mieście. No ja też nie wiem, no mówię, dla mnie to w ogóle cały ten region tak średnio, no ale zobaczymy. Ja mam w parku łapać te poksy, no a jak? Dobra, słuchajcie, jesteśmy, no właśnie, jesteśmy w, nie, to jest las akurat, nie park. Trzeba coś tu złapać, przypominam, że moją jedyną zasadą na łapanie tutaj, żeby nie było za łatwo, to jest łapanie pierwszego spotkanego Pokemona w trawie. Zobaczmy, co to będzie? Coś dobrego na salę? A będzie to... To by się spodziewał. Scatterbug. Okej. Vivillon. Dawno w sumie tego Pokemona nie używałem. Teraz brakuje motylich łapek, ale nie, no, motyle nie mają łapek, więc w sumie, nie wiem, motyle skrzydełka pasowały. Puchacz kolejny. Okej. Dobra, dawaj Cherish Ballem. Z chwilowym przyjęciem, luźne granie w retrogierkę, znów będziesz miał mieć 11 lat. Nie będę nic, powiem tak, głucha dyplomatycznie, nie powiem tak, nie powiem nie. Nie powiem tak, nie powiem nie i więcej nie powiem. Czy gram na Citrze? Tak, gram na Citrze. Dobra, czyli... Puchacz, okej. Okay. Puchacz napisał, że się cieszy i bardzo się cieszy. Ja też się bardzo cieszę. Może ten Vivillon sprawi, że przekonam się do tego Pokemona. Któż to wie? Zobaczmy sobie statystyki tego Pokemona od razu. Bo to jest interesujące. A, no i nie będę używać przedmiotów w walce. No ja nie wierzę, te naturki to są jakieś pochrzanione. Ten Pokemon, który jest pod specjalny atak, ma naturkę zmniejszającą specjalny atak. Ten jest pod atak, ma zmniejszony atak. Ten jest pod atak, ma zmniejszony atak. Kto to wymyśla? Proszę mi to powiedzieć. Kto to wymyśla? Możliwe, że oni to robią chronologicznie. To znaczy, Arceus jest osadzony około 1850-60, zadała prawdopodobnie w czasach przebudowy w Paryżu, czyli 1850-70. Spalenie wieczorne w Żato było około 1900. Więc będzie prawdopodobnie następne. Ma to sens, przyznaję, ma to sens, ale na przykład Unowa, no chyba, że nie zrobią Unowy. Chyba, że nie zrobią Unowy, no nie wiem, zobaczymy. Czy słyszałem o kłótni z Nintendo? Tak, mówiliśmy o tym ostatnio. O Boże, był tu Pansage. Pansage to mi się zawsze teraz będzie kojarzyć z serią, wiecie jaką. Mega Power. Dobra, zmiana. Ja bym tego kłótnią nie nazwał, ja bym to nazwał... Nie wiem, przegraną, klęską. Specjalnie ustawili łapanych pokon na najgorsze naturki. Ej, no może tak być, naprawdę. Viviona może już mieć na 12 levelu. O, jego to w ogóle na sali pewnie spotkamy. Tak coś czuję, zobaczymy. Shona mi leczy poki? O mój Boże! Całe życie w niewiedzy! Dziękuję, puchar, za info. To jest wyjątkowo cenne info. Szanuję, przyda się. Jaki typ lidera? Robaczy. A, czyli widzę, że tutaj są wszelkie małpy. Okej. Muszę szybko zdobyć, wiecie, ten... ten exp all przyda się. Oj, przyda się. Co mi atak zmniejszasz? Znacznie słabszy, no ale cóż... W sumie to możecie mnie paraliżować, nic się nie stanie, jak mamy szybkie leczenie. Zobaczymy. Dobra, na razie niech tam Pokémon ewoluuje. Pochodźmy sobie, pozwiedzajmy, posprawdzajmy, co tu jest. O Jezu, tu w trawie od razu napadują. O, mógł być Slakot. No proszę. Ale nie, dobra, musimy walczyć. Exp jest potrzebny. Na trailerze mamy napisane plan przebudowy miasta, nie budowy. A, no w sumie, no rzeczywiście była. Znaczy, no
ale można, no zobaczymy zresztą. Cóż to za hak? No Karol taki dość ciężki, ponoć. Ale zobaczymy, zobaczymy. Wysłałem ci już całą rozpiskę dla wszystkich liderów członków. O, dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Przyda mi się to. Ty, Szona, chodź tutaj. Siema Olaf, witam. Dobra, czy ten mi zajął trenera. Ty, co tam robisz? He? Paralyze Hill, okej. I ma będzie przyszłość tym razem w Legends, no. I takie są plotki, słuchajcie, i takie są plotki. Nie mogli zrobić też remake drugiej geny, bo już był remake na Switchu. A do tej pory nie było remake'ów drugiej geny na... A, dwóch gen na jednej konsoli. No niby, no też o tym chyba mówiłem, jak dobrze pamiętam też, że raczej nie będzie właśnie, jakby, no dlatego nie obstawiałem, żeby już była właśnie piąta generacja od nowa, dlatego nawet o tym w odcinku nie wspomniałem. No mówię, bardziej liczyłem na Legends, tylko że inną odsłonę, no i na Let's Go. Ale no zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. O, siema Piki, witam serdecznie, siemaneczko, siemaneczko. Dobra. No tak, to mówiliście, że Vivillon na 12 już dostaje ewolucję, ale to w najwyższą formę, ale to już zaraz chyba też ewoluuję. Fletchling. O, i zmieńmy sobie tryb z Shift na Set. Jeżeli już mam o tyle łatwiej, że nie gram typowo na Nuzlocke, no to nie może być i tak za łatwą. Na 8, okej. Siema Dzielek, witam serdecznie, siemaneczko, siemaneczko. Proszę obudźcie mnie na salę. Nie no, sala to już niedługa, spokojnie. Spokojnie. Legends Alola byłoby ciekawe ze względu na Darkness Day. To nie Alola. Tak miałem przez chwilę takie... Darkness Day, Alola. Ten dzień to był... w Galar. Nie Faloni. No. Takie, dlatego miałem takie, wiecie... Coś mi tu nie pasuje. No, w Galar był. No tam miałoby to sens, no ale no ósma generacja to jest świeża generacja. No to nie ma co się spodziewać, że oni tam, wiecie, już będą robić coś z Galar. No to było bardzo mało prawdopodobne. Na Galar to sobie poczekamy na jakąś, nie wiem, którą generację. No jeszcze długo, żeby robili remake tej gry. Chociaż, jak sobie do dzisiaj przypomnę, jak wyglądało przemieszczenie się za Shiana w trakcie walki, jaka to była animacja, to szczerze to bym chciał zobaczyć. Chciałbym zobaczyć już remake, naprawdę. Mamy wojnę z Chuckiem Beto. Ej, serio, zobaczycie, jak ogarniemy ten cel, to potem na procesor to już będzie kolejny cel, to będą po prostu właśnie walki. A co tam? Psy czy koty? Ja nie będę brał udziału w tej wojnie. O, fajny Pokémon się trafił. Bo ja i za psami jestem, i za kotami. W sumie nie ma chyba... Znaczy nie, no są pewnie jakieś zwierzątka, których bym nie chciał mieć. Ale i psy, i koty są fajne. Teraz mam kota, kiedyś miałem psa, więc wiecie jak to wygląda. Z kotami jest przynajmniej jest ta łatwiejsza sprawa, że można być... Znaczy w sensie z kotami, że właśnie można przy kotach być leniwym, bo przy psie to trzeba, wiadomo, wychodzić itp., a kot to takie, wiecie, cały dzień sobie gdzieś tam leży, jak będzie chciał, to sobie pójdzie do kuwety. A przy psie trzeba być trochę tam, więcej tego ruchu jest, co nie? Łysą świnkę morską. To już łysa świnka morska, to już lepiej chyba szczura sobie wziąć. Ja mam psa mieszańca i węża zbożowego. Ja to chyba bym... Nie, jakoś tak gady do mnie nie przemawiają, tak żeby mieć w domu. Tak, gdzieś tam na zewnątrz jak są, no to fajnie, fajnie, ale w domu? No nie wiem, jakoś tak... No, nie mój typ, przyznam. Cóż tu się stało? Judy złapał mi coś ciekawego. Chciałem robaczka, ale internet zawiódł, ale może trafi się coś lepszego. Mam nadzieję, że zniszcza to, że będzie coś dobrego. O nie, nie ten atak. A może... Będzie Sunkern? Czy coś w tym stylu? Zobaczymy! Dziękuję bardzo! Co tu się dzieje? Motto Game Freak, spodziewaj się niespodziewanego. To prawda, no tego to się chyba nikt nie spodziewał, wiecie, że zrobią Legends z Kalos, no sorry. W tej wersji, którą grywasz czempionka, jednak żadnej legendy nie mam. A, bo to w Insane tak jest, mówisz?
O, a to nie wiedziałem, że to tak działa. Myślałem, że to, że sprawdzałem pod tą. A to dobrze, jak będzie trochę łatwiej, to mówię. Tak jak wam mówiłem, ja w marcu potrzebuję spokojnych serii. To dobrze. Może zamknę te... Nie, no dziwo, no nie, nie, ty nie możesz doprowadzać tutaj do kłótni, bo wtedy wiadomo, że nam psy versus koty, a tej kłótni nie chcemy na razie. To sobie zostawimy na kiedy indziej. Ale ogólnie wiecie, znaczy, no, większość ludzi ma psy albo koty. No, niektórzy właśnie lubią jakieś takie bardziej ekstrawaganckie, no tutaj właśnie Vader mówił, że tu chociażby węża. No, już ciekawiej, no niektórzy tam co oprócz mają... No, jeszcze to, czego do końca nie wiem, czy bym chciał, to pająka. No tego chyba bym też nie chciał. Tak sobie myślę. Chciałem robaczka, ale internet... Civil War chcesz, dokładnie. Chomik. No chomik to jest chyba też jeden z takich, można powiedzieć, bardziej popularnych, co nie? Takich domowych. Nie wiem, ptaki mało chyba kto trzyma. Znaczy no chyba, że jakieś papugi, ale tak to jakieś inne ptaki, to tak chyba nie za bardzo. Nad pająkiem się zastanawiam, żeby sobie kupić. O kurde. No nie wiem, nie wiem. A szynszyla, żółw. Ale żółw to taki, wiecie, tak żółwia to bym nie wiem, czy chciał. No żółw to tak sobie siedzi głównie spokojnie. Nic tam specjalnie nie robi. Zresztą nawet głupio go brać, bo to jest chyba taki spokojny zwierzę, który chyba nie do końca wydaje mi się, że lubi, jak ktoś go tam, wiecie, nawet się patrzy na niego. Pewnie lubi sobie siedzieć i po prostu odpoczywać. Uuu, mocny backbite. Shroomish, o, nie zmieniajmy. Po 13 latach w Minecraft wilki dostały 8 nowych wariantów tekstur. Wow. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Bober. Kanarki też mówicie, że są. No, no dobra, no kanarki tak, okej. Okay. No kanarki to tam pasują jeszcze jako takie, takie domowe, bym powiedział. Jak nie papugi. O, Pokeball może być. Jak nic nie robi, kiedy wyjechaliśmy do rodzinki, a ten terrarium wyszedł i go znaleźliśmy skitranego na innym piętrze. Okej. Okay. Jak widać, myliłem się co do żółwi. Spoko. Ja kiedyś miałem właśnie w liceum znajomą, która miała szczura. Jakoś nie potrafiłem tego przez całe życie zrozumieć. Czemu ktoś bierze szczura jako swojego pupilka w domu? Jakoś ten szczur, tak nigdy sobie go nie umiałem wyobrazić. A potem się okazało jeszcze, że opowiadała, że ten szczur dostał w ogóle raka i zaczęła mu rosnąć narośl na ręce. I wiecie, wszyscy tam w szkole takie, o nie, szczur umiera i w ogóle dziewczyny łzy i tp, a ja takie... Wy, ludzie płaczą nad szczurem z rakiem, co się dzieje? Więc... nie wiem, mi szczury nie przemawiają, myszy... Okej, okay, myszy może tak, ale szczur? Nie wiem. A zresztą ja mam kota, który nikogo nie chce więcej w domu, więc to już w ogóle i tak odpada mi cokolwiek innego. Moi znajomi opłacili zabieg amputacji palca u chomika. Masakra, amputacja palca u chomika, ej, ale to musi być skomplikowane. Przecież chomiki to mają takie, wiecie, takie malutkie paluszki. Koło 2000, no to i tak nie tak źle, ale okej. Okay. Okej. Okay. Szczurki są urocze i cute. O, Radar już tutaj, już tu stwierdził, o nie, jak śmiał mi tu obrazić. O, Beta dobrze mówi, Beta dobrze mówi, właśnie, Poiro, ty tutaj o szczurkach, a mówiłaś, że kota masz, no to ja nie wiem, czy to tam by się dogadały. Monkey. Dobra, słuchajcie, rozwalmy tego mankiego w miarę sprawnie i szybko. No o, Santa tak. No, liczyłem na coś lepszego. No i musimy coś złapać. Musimy coś... O, jest ewolucja, tak jest. Puchacz jako pierwszy nam tutaj ewoluuje. Agu, złam Shinxa jakiegoś. Postaram się. O, a na razie proszę, mam spełpę. Jest i spełpa, która uczy się protecta, który w sumie może się przydać zamiast stringshota. Dziękuję, Gucha, dziękuję. Natomiast... na razie nie Shinx, na razie zniszczator. Liczę, że będzie jakiś Sunkern. Nie wiem, jaki inny Pokémon mógłby sprawić, że zniszczator by stwierdził, że jest dobrze. No, przekonajmy się.
Będzie to... On mnie prześladuje. Mówcie co chcecie, ten Pokémon mnie... ostatnio prześladuje. O! Machidenkę! Ohoho, Machidenkę, słuchajcie. To jest abilitka, która sprawia, że co rundę jedna statystyka losowa mu rośnie, a jedna losowa mu zmniejsza się. Dziwne to jest, ale tak jest. Ej, on nie zmniejszył sobie... Nie, dobra, zwiększył obronę. Okej. No nie ma tak, jeszcze... No nie, coraz lepszy się trafia po prostu ten bidaw. Jak już trafia się, to się trafia, trzeba przyznać. Czemu nie? Okej. Okej, okej, okej. Jest bidaw. Moc i siła. Ale spokojnie, w tej serii go ewoluuję. O, Stansport, zapomniałem w ogóle, że go mam. Dobrze, 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 że przypominacie. To jest ta seria. Nie, w tej serii też dam radę nazwać normalnie zniszczatora. Nie braknie tutaj. Tak jest. Prawidłowo. Siema Grzegorz, witam. A zobaczmy, co jeszcze mogło być tutaj ciekawego. Gorzej, jak się teraz trafi Sankern. O, Jiggly. Nie, no to już lepiej, lepiej, że... Chociaż on tutaj ma już wróżkowy typ. On ma już typ wróżkowy. Dobra, w ogóle czekajcie. Zróbmy save the game. I chodźmy walczyć. Tak jest. Siema, kto tutaj jest? Grzegorz. Z Grzegorzem witałem się przed chwilą, chyba się witałem. Jak się patrzę, piszecie dużo, to tak człowiek czasami nie ogarnie, co się dzieje. Dobra, dawaj tego Pichu. No, co tam Pichu ma mi zrobić? Białe myszki. No białe myszki są ładne. No jakby myszy nie wyglądają jakoś tak źle. Wrumpl. Dobra, w ogóle te nasze psie łapki trzeba trenować. Wiem, że na Wrumpla to może średnio, ale no niech trenuję. Jest git, bo Maralauta i szybko na salę. No ja mam nadzieję. Jak dobrze pójdzie, słuchajcie, to dzisiaj... A czy z rolloutem jest niby dobrze, ale gorzej jak dostanie, wiecie, od razu na hita jakimś mocnym ciosem robaczym, a nie da rady użyć czegoś więcej. Mam pająka Terafossa Apophysi. Spotulny jak baranek, dostaje robaka raz na tydzień lub dwa. Spokój, pozdrawiam. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja powiem szczerze, to tak jak wam mówię, pająki jakby nie mam arachnofobii. Nic takiego, że jak widzę pająka, to tam wiecie, nie wiem, dostaję palpitacji, nie. Ale jakoś tak nie przytuliłbym pająka, tak. No nie. Niektórzy mogą mnie za to nie lubić, ale nie. To tak chyba nie mój styl. Nie, raczej w domu bym nie chciał. Więc wiecie, no. O, Radar już tutaj stwierdza, że to niemożliwe, żeby lubić. Radar jest jak Ron Weasley. Siema Driftek, witam. A bym zagrał jeszcze kiedyś w SM raz kiedyś. SM w sensie w Sun and Moon. Nawet myślałem, że nie zacząć dzisiaj serii Sun and Moon, ale myślę, że Sun and Moon, jako że ogrywamy teraz gry tej, tak z pogranicza 6 i 7 generacji, to pojawi się za jakiś czas. Więc spokojnie. Pokebole, wszystko takie tanie, ale mam tyle Cherish Balli, że nie potrzebuję. What? Okej, okay, dobra, moje życie jest prostsze. Moi drodzy, w tej grze można od razu na starcie kupić sobie TM-y. I to dobre TM-y. Bardzo dobre TM-y. Albo na pierwszą salę dobry jest zarówno Smackdown, jak i Fire Punch. I teraz myślę, którym... Czy ktoś się uczy? No Fire Puncha będzie mógł się nauczyć Torchic, ale mój Torchic tam ma obniżony ten atak. No ale tak czy siak będzie to lepszy cios niż Ember, który ma 40 mocy. Fire Punch chyba dopiero Cambusken. Okej. Okay. Ale może się dorobię. Może się dorobię. Zobaczymy. No przekonajmy się teraz tak na szybko, czy ktoś jakimś cudem się uczy. No na razie nie. Na razie nie, ale... Nie, ten. Nie, no tam się nie nauczy nasz szczerz spinek, nie ma takiej opcji. Ej, dobra, bo tak, tutaj jest już sala, no tak, ale na salę jeszcze iść nie mogę, bo muszę znaleźć siostrę. O, tu mogę coś złapać, dobra. I mogę też złapać coś, nie, tu jeszcze nie mogę. No dobra, będę walczyć z tamtą. Tylko pytanie, jaki ona ma poziom. Nie chciałbym od razu przegrać. Na razie coś złapiemy. O, ale jeszcze zanim coś złapiemy, to walka z tobą. Tak jest. Zobaczymy.
Nie zabieraj zwierzątek są na wakacje. Oj tam, oj tam. Ej, dobra, jak tutaj mają 9 level, powiem wam, to... Kurczę. Dobra, to tamta może mieć dość silne Pokémony. No zobaczymy. O właśnie, mieli zmienić na set. No i ciągle tego nie zmieniłem. Dobra, zaraz to ogarniemy. Naucz Fire Puncha torcika, który nie ma rąk. Ej, w Pokémonach wiele Pokémonów, które nie mają rąk, uczy się Fire Puncha. Te, które mają pięści, nie uczą się go, więc... Tak może być po prostu, tak może być. Manchester dzisiaj elegancko wygrał. No widziałem, tak właściwie pierwszą połowę tylko i dobrze, bo w drugiej nie było goli. I tak, elegancko, no Garnaccio dwa razy pokazał skilla i dwa razy wywalczył Karnego, ale... Czy grali bardzo dobrze? No nie wiem, nie wiem. To wciąż brakuje czegoś w tej drużynie, żeby to wyglądało jak należy. No, pomyślimy, słuchajcie, zobaczymy, jak będzie im szło. Na razie mają kolejny mecz też taki w miarę łatwiejszy, ale... No nie, powiem szczerze, Manchester chyba w tym sezonie nie zasługuje na bycie w top 4 i awans do Ligi Mistrzów. To jest moje zdanie. Ej, dobra, walnij Sembera, może i tak będzie lepszy. Nie, nie, no dobra, nie jest lepszy. Niestety nie jest lepszy. Siema, Mikkel. Odpowiednia ksywka dla Bidafa. Bidaf to fajny Pokémon, o co tam chodzi? Czy jakby wyszedł kiedyś Pokémonowy Souls-like, jak to byś ograł bez wymówek? Wiem, że nie wyjdzie, więc powiem tak. Do której stream? Do 10. Dzisiaj 2 godzinki jak zwykle. Dobra, Cottony. Nie, zmieniajmy. Dobra, trzeba podexpić zanim pójdziemy dalej. Tak jak mówię, nie wiem na którym poziomie może mieć tamta trenerka Poxy, ale no jeżeli tutaj jakaś losowa trenerka ma na moim poziomie, no to trzeba uważać. Nigdy nie mów nigdy, no. Coś w tym jest. Chociaż Liga Europy, no Liga Europy to może tak. No, no nie no, aż tak, żeby kompletnie nie byli w żadnym europejskim pucharze, no to byłoby słabo. Ale no nie no, no Liga Mistrzów, no nie, no słuchajcie, widać nawet chociażby po zdobytych bramkach, nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę w tym sezonie, gdzie drużyny z top 4 mają tam 20, 30, tam 40 na plusie tych goli, a Manchester ma na minusie, nie no, może dzisiaj to wyszedł w końcu na jeden plus, ale i tak średnio. Ona ma 13-16? Aha, okej. Siema Fuego, siema, siema. Dobra, czekajcie, czekajcie. Najpierw coś złapiemy, zanim ruszymy dalej. Te trzy gry z 3DS są ładniejsze niż Switcha graficznie? Nieźle wyglądają, chociaż niektóre animacje są średnie. Dobra, Agucha, co dostanie za Pokémona? Małpę! Bo teraz Agucha, prawda? Chyba się nie mylę. Chyba nie. No... No Agucha to nie jest, że tutaj wiem, że miał być Shinx, ja to wiem, ale no, 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 no co, no, no co. To jest dobry Pokémon, no, zobaczysz, da radę, ostatnio miał go leśny i zginął zaraz po ewolucji, no zobaczymy. Tu była szansa na Riolu. O, widzisz? Widzisz? Widzisz, widzisz, bardzo dobrze. Nie trafił się na szczęście. O nie, ubije mnie, nie! Nie! O mój Boże, jestem słaby, już mam pierwsze omdlenie, widzicie? Dlatego to nie jest Nuzlocke. Dobra, ciekawe jaki poziom dobije tymi omdleniami, już się boję o tam. Ajajajajaj. Dobra, spokojnie, eliminacji nie będzie. Nie tak to miało być. W Premier League zespoły przynajmniej chcą zostać mistrzem ligi, nie to co w polskiej. No tam nikt nie chce do europejskiej pewnie iść. No nie, Starly był, chciałem Staraptora. Znaczy no fajnie jest Manki, ale no, ale na tą salę mi się nie przyda. Pokémon ptak, no jak najbardziej by się nadał. No dobra, zaraz spróbujemy pójść na tą trenerkę, słuchajcie. No ale może jeszcze powalczmy najpierw z wszystkimi trenerami na 22. Liderka ma 13, pewnie niżej. Okej, okay. Rozumiem, Chucky, rozumiem. No to dobra, no. Okej, okay. Ej, liderka ma 13, 16, to czemu mam mieć max 13? Powinienem mieć max 16. Wybaczcie mi, muszę się napić kawy. Bo się tak z wami zagadałem.
tak się z wami zagadałem, że pomyliło mi się, że to jest walka z trenerem. Dlatego... No właśnie. Zwalenie na czat odhaczone, dokładnie. To jest... wasza wina! O, widzicie, Agucha 11 się cieszy z tego. Nie mogę za dużo z wami rozmawiać. Tak to się kończy właśnie. No, naprawdę, miałem gdzieś w głowie, że ja walczę z trenerem i po prostu, żeby wygrać i omdlenie było. Dobra. Nic już nie mówię. No dobra, no za dużo. Dwa razy manki w jednej serii, w drugiej pod rząd. No tyle jest Pokemonów, po co je powtarzać? No dobrze, dobrze się nie udało. Dobrze, bardzo dobrze. Tym polo. Jeszcze miałem zmienić shift na set i tego dalej nie robię. Round, ej, to będzie mocne. To jest mocne. Walcz, puchacz, dasz radę. Nie, no dobra, nie dasz rady, ale obij go jak możesz. Obij go jak możesz, być dobrze. Nie, no już tutaj nie łapię, słuchajcie, już tu nie łapię. Popełniłem błąd, no niestety. Brawo, Jan. Więc tak się czasami zdarza. W ogóle właśnie Chucky chce zaproponować, słuchajcie, takie pole na koło tortury nadchodzące, które z tego, co czytałem, jak ono ma wyglądać, to myślę, że tak naprawdę zawsze będzie się kończyć śmiercią Pokemona. Ale zobaczycie. Nie powiem o czym ono jest. To będzie tajemnica, ale spodobało mi się bardzo. To będzie, biorąc pod uwagę, jak ja działam, no to... duża jest szansa, że to będzie się źle kończyło. Może się kończyć dobrze, ale nie. Znam siebie, że tak powiem. Niestety. A potem się ludzie dziwią, czemu nie czyta czatu. No dokładnie, Drągu, dokładnie. Ona jest tak złe, że uważam, że będzie fantastyczne. No, może coś w tym być. Ale no mówię, no ostatnie koło było już tam trudniejsze, ale myślę, że to, co będzie w kolejnym, będzie no działo się coraz ciekawiej. Ej, dobra, Zniszczator, ty musisz mi tutaj trochę potekspić. Ej, wy walczycie? Nie. Roxy Magia, dziękuję bardzo za donajcika. Troszkę mało aktywna jestem, ale niestety studia i nie miałem czasu obejrzeć się twojej live, ale na szczęście mam teraz dużo czasu, żeby nadrobić twoje filmy. Życzę tobie miłego. A dziękuję bardzo, dziękuję. No niestety studia to ciężka sprawa, ale muszę wam zrobić spoiler życiowy, potem jest gorzej. Wydaje się, że zawsze się wydaje, że tego czasu potem będzie więcej, takie, no już nie będzie egzaminów, nie będzie sesji, będzie spokojniej. Nie, nigdy nie jest spokojniej, niestety. Spoko, dzwoneczek cię uratuje, nie wiem. O, Riolu! No proszę, ciekawie. W sumie może rozpędzę się w końcu tym rolloutem. Trzeba w końcu użyć tego... O, Endur, no cudownie. Użyj teraz tego ciosu. A, tylko zapomniałem, że to jest nowe... Uż ty! Teraz nie mogę zmienić, a on ma counter, okej. To się może skończyć tragicznie dla mnie. Dobra, dobrze, nie używaj nic więcej. Dobra, proszę teraz bez... Endur, dobra. Okej. Przeżyję, ale ja cały czas trafiam. I quick attack, dobra. Ha, psie łapki, mocne łapki. Tak jest. Turla się i mocny jest. Dobrze, 12 level. No coraz wyższe te poziomy. O to chodzi, Seedot. Dalej nie zmieniłem. Zabij to coś. Nie bądźcie tacy źli dla Riolu. Nie rozumiem tego hejtu na Riolu. Na grę ninja. Przecież to nie są złe Pokemony. Oj, nie zmieniłem, a tu taki niemiły i niewdzięczny Pokemon jak Piplup. I ma bąbelki. Może jednak zmieńmy. Dobra, psie łapki, wchodzicie z powrotem. O, Radar lubi, widzicie? Radar lubi. Tak jest, Pound. No nie ubijesz mnie. Ja teraz ogarniam drugi kierunek studiów prosperacja. O proszę, widzicie? A to powiem ci, Dibon, że ambitnie w takim razie. Cała czwarta gena jest cudowna. Niby tak. R/ Big chyba, Squiver Dance, Light Screen, moveset według mnie najlepszy. No, z tym movesetem mógłby robić to całkiem sporo.
O Boże, to był Psyduck do złapania. No nie, no Agucha miała być wspaniałego Pokemona, zresztą już miała ostatnio. No, no, no na spółę z Fuego. Ale jednak był. Kurczę, no szkoda, no ale z tym Mankeyem no to zepsułem. Dobra, jeszcze mówię, niech sobie tutaj troszeczkę potekspi nasz drogi Bidafik. Dwa nieloty mogły się zadziewać do omdlenia. No, mało brakło. Jakie poksowe gry z Switcha przypadły ci do gustu? A jakie wręcz przeciwnie? No ja myślę, że... Znaczy w ogóle jestem w trakcie tworzenia filmu, który przestałem tworzyć, gdzie robię topkę filmów z Pokémonu, więc może nie będę tego spoilerował. Natomiast... mogę powiedzieć, że chyba grą na Switcha z Pokémonów, która mnie najbardziej zawiodła, to będzie to... Pokémon... Znaczy to jest, nawet nie ma słowa Pokémon w nazwie. Detektyw Pikachu 2. Jakoś tak spodziewałem się czegoś lepszego po tej grze. Dodali tam trochę niepotrzebnych rzeczy, co sprawiło, że była gorsza od części pierwszej w moim odczuciu, mimo wszystko, tak po... kurde, jakie mocne. Tak, po takiej dłuższej rozkminie. Dobra. O nie, nie padnij! Nie! Nie! Stój! Dlatego nie gram tej serii na Nuzlocke. Widzicie? Widzicie? Stąd jest odpowiedź. Judy, dlaczego nie grasz na Nuzlocke? Dlatego, że mnie królik leje po pysku i przegrywam. Właśnie dlatego. Niestety. Banirim! Czy nie jesteś w trakcie? No nie, w trakcie. W trakcie nie. Tak jak wam mówiłem już, to no ten, mówię, no ten miesiąc to tak przestałem różne rzeczy robić, no bo po prostu czasu nie ma. Ej, ja gram bez tego trybu, wiecie. Set wciąż nie włączyłem, a tu jakie problemy? Ciekawostka, za 3 miesiące będą 2 lata, kiedy ostatni raz aktywizowałeś mnie w topce. Ej, serio, wszystkich zaktualizowałem w topce, ale... Ale tylko ciebie, Bambuko, nie, ale spokojnie. Wszystko zmienimy. Wszystko ogarniemy, nie martw się. Electroweb. Ale zaraz, Electroweb to po prostu... Właśnie, to zadaje damage! Czemu ja się tego nie chciałem uczyć? Ale czy to byłby błąd? Dobra, zamiast Protecta. Usłyszałem was 2 lata temu. Oj tam. Ej, tu jest też walka jakaś? Kurczę. W ogóle mam ten 13 level, chociaż wydaje mi się, że max 13 level to tak nie wiem czy dobrze, wiecie jak. Przeciwnicy mają na sali 16 nawet, znaczy liderka ma 16, to czy sens jest? No nie wiem. Zobaczymy. To tak dla... Nie no, dla jaja, co mają robić? To jest po prostu pokaz, ile razy zepsułem i przegrałem. To ma mnie motywować, żebym był lepszym trenerem. Czekajcie, coś chciałem zrobić. Co ja chciałem zrobić? Ja już chciałem iść walczyć? A nie, chciałem w końcu zmienić tryb z Shift na Set. Oczywiście, to chciałem zrobić. Już pamiętam. Dobra. Okej. Puchacz, chodź ty będziesz walczył, puchacz. Może dasz sobie radę. Zobaczymy, czy ta trenerka jest w miarę silna. No, bo mam po prostu, zrobię sobie, że tutaj mam do tej walki 13, a mówię, no liderka, jak masz 16 level, no to nie, no to 16 będę miał. Czemu w Protek waliłeś? Slingshot jest gorszy niż Electroweb. Ale ja nie mam przecież Slingshota. Ja mam Takla. Sunpaw, ten paraliżujący i Bugbite. Nie mam Slingshota, Slingshota się już wcześniej pozbyłem. Zigzagoon na ciekawym poziomie, dobra, weź go sparaliżuj, to może trochę dać. To bym nie szalał nawet, nie doczekał się dawno aktualizacji. Pikibaw, tobie to robię aktualizację już zrobię, wiesz, taką całościową. Kiedyś trzeba. Domek od Pokecenter, gość daje ci Great Balla. O, dobra. Tutaj warto w sumie nawet te przedmioty, które mi się średnio przydają, zbierać, żeby je sprzedać i kupić sobie jakieś dobre TM-y. To ma sens. W tej serii będzie dużo omdleń. Ewidentnie, coś czuję. Ale dobra, Zigzagoon załatwione. Torchic! O kurde. Dobra, no muszę wystawić swojego Torchica, bo nie mam wodnego niestety. Bo gdyby był Psyduck, no to byłoby spoko.
Dobra, Ember mocny nie jest. No i też ma speed boosta. No nie, nawet przeciwnicy też mają hidenki. To nie tylko, że mi się trafiła hidenga. Oni też to mają. Dobra, i tym piachem mi po twarzy wali. Najgorzej. Zobaczymy. Zagram w Xenoverse. Na razie nie planuję. Kiedyś nie wiem. Na razie nie mam w planach. Przyznaję się. O, piękny kryt. Tak jest. Dobrze. Idą dalej na top 1. Nie, no dziwą, spokojnie. No a akurat tutaj to z tym to się długo jeszcze nie zmieni. Chociaż gdybym tam Pikiemu podliczył wszystkie ksywki. Nie, no to chyba nie. No, Milonowi to już przestałem w pewnym momencie liczyć, dlatego tam jest, wiecie, tam jest 20 plus po prostu. I tutaj nie mowa o wieku. Znaczy wiek to też 20 plus pewnie. No ale no dobra, no wiadomo o co chodzi. Jak się gra na emulatorze, którego teoretycznie już nie ma? Bardzo dobrze. Bardzo fajne. Venipit. O, w końcu dobry Pokémon, tak jest. Embera go, no torczyk to na tej sali to będzie cisnął, coś czuję. A co się stało z Siphonem? Wiecie, no pewnie życie. Nie każdy zawsze ma czas aż tyle oglądać tyle lat jedną osobę. Wiecie, no tak jakby ja tak sobie czasami właśnie ostatnio nawet odpaliłem jakiegoś streama mojego wcześniejszego i ja mam ogólnie na streamach włączone to, że są... O, zmienimy sobie teraz ten max level na 16. Mam włączony ten czat, że on się odczytuje, co nie? I tak sobie włączyłem streama chyba tam sprzed 6-7 lat. Co ciekawe, znalazły się osoby, które do dzisiaj wchodzą na streamy, co nie? Tak po ksywkach poznałem. Ale są też osoby, których już dawno nie widziałem, a które kiedyś rzeczywiście częściej oglądałem. Natomiast no to wiadomo, że no tak to wygląda. No to rzadko się zdarza ktoś, kto ogląda tam mnie od 12 lat i bez przerwy. O, X-Attack, tak jest. Dobre, X-Defense, tak jest. Więc no cóż. Ten królik miał huge power. O, to możliwe. Myślę, że nad podpięciem pana to pod kompa, na nim granie na citrze, jak gram na podpiętym DualSense jest naprawdę dużo lepiej. Wiesz, chyba jestem przyzwyczajony do tego, żeby grać na klawiaturze bardziej w te emulatory. Wiem, że na padzie byłoby fajnie. Do gry, w której będę grać jako kolejną, myślę o załączeniu pada, ale to nie jest gra z poksów. Ej, czekajcie, bo tutaj też jeszcze wejść nie mogę. Nie, tu jeszcze nie mogę wejść. Mogę iść, cały czas muszę iść na salę. No dobra. Ej, ale zaraz, chwileczkę, czy ja teraz... No tak, nie sprawdziłem tego. A nie, ja dostałem roller skates, ale... Cały czas nie mam tego expo all. Dobra, zniszczator. Przydałoby się, żeby on się troszkę tutaj nam podexpił. Ej, a on ma... Tak, on ma przecież tą hidenkę. Dobra. Już miałem się pytać, czy on ma hidenkę, czy nie, no ale mam. Ty nie walczysz? Nie. A ty? Ty walczysz. Okej, dobrze jest. Po sali, okej. Będzie Spyro 3 Uncharted, Ori. Ori będzie na pewno. Oriego spodziewajcie się... W nie tak długim czasie, myślę. Znaczy powiem tak, no na razie muszę skończyć Krystale. Zelda to jest seria, której nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile odcinków z tego będzie. No nie jestem po prostu, o czym takim. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Natomiast Ori będzie w pierwszej kolejności. Myślę, że Spyro też jest duża szansa w tym roku. Zobaczymy. A właśnie, tam Exper. Dobra, racja. Ej, no to ja już na... Jak uda mi się... Sulian! Złapi mojego ulubionego Pokemona. Mała podpowiedź. Jego nazwa zaczyna się na Glu i kończy na M. Glu jest twoim ulubionym Pokemonem? Okej. Rzadko kiedy zdarza się, żeby czyimś ulubionym Pokemonem była forma pośrednia w sumie. Chociaż Quilava jest na przykład takim przykładem, gdzie dużo osób bardzo ją lubi. A Typhlosiona to już tak różnie. Ale okej, okay. Ale czy będzie Gloom? Ej, tu jest droga na ligę, dobrze pamiętam? Tak, tutaj szybko można iść na ligę, ale no nie, jeszcze nie. Jeszcze nie możemy. Nie umiem do końca powiedzieć, powiem wam, czy ja lubię wrotki, czy ja nie lubię tych wrotek w tych grach Pokémon, w sensie z szóstej generacji, bo one są tylko w szóstej generacji. Ciężko mi powiedzieć, czy ja je lubię, niby są fajne, działają w sumie prawie od razu jak taki rower, ale no nie wiem. Nie wiem, jak najwięcej. One są spoko, jak grasz analogiem, no w sumie tak, te wrotki wtedy są rzeczywiście pewnie przyjemniejsze. Dobra, słuchajcie, chodźmy na salę. Zobaczymy, tutaj mamy tą siatkę. Pajęczą nić, co nie?
na sali. O, jest i ona. Nigdy nie pamiętam do końca, jak tu się łazi. Ledyba. W tej grze chyba Pokémony. W sumie nie wiem, czy w tej grze Pokémon. Nie no, są! Dobra, nie, nie, w tej. Słuchajcie, właśnie, właśnie, żeby nie było. W tej grze niektóre Pokémony są wzmocnione. Bo ja gram. Ogólnie Pokémon Eternal X jest w kilku wersjach. Może być taka wersja zwykła. O nie, Reflect. No, cwana taktyka. Może być wersja jeszcze light screen, jak zwykli trenerzy mają jakieś taktyki. Zwykła wersja. Ja gram w tej wersji Rebalance, gdzie te słabe Pokémony są wzmocnione, jak chociażby taka Ledyba, która już ma takie ciosy. No i jeszcze jest ta wersja Insane, no to jest w ogóle jakaś chora wersja i straszna, no na tej nie gram. Ale też jest dość ciężka, znaczy nawet tamto to jest bardzo ciężka, ja gram w tej takiej powiedzmy pośredniej, ale te Pokémony są wzmocnione. O, Spinarak, nie zmieniamy, znaczy no i tak nie mogę zmienić, bo gram na set. Więc cóż, a ty, Judy, nie masz czasem oryginalnego Nintendo 3DS? Mam 3DS-a, mam 3DS-a, 2DS-a, więc trochę tych konsol mam, znaczy tych starszych konsol nie mam, oprócz Game Boy Color, tak właściwie. Gdzieś tam myślałem, żeby sobie kiedyś ogarnąć te starsze konsole. Może ogarnę, ale to też są spore koszty, jak się chce kupić rzeczywiście oryginalne jakieś tam podróbki. A też mam trochę innych wydatków ostatnio i planowanych, więc na razie się wstrzymam. Póki co. Czekajcie, dobra, już widzę, jak tam mam lecieć. Tu jest mało walk, tu jest tylko dwóch trenerów, no chyba tak. Okej. Zmień tryb na shift? Nie no, będzie za łatwo. Będzie za łatwo, nie ma co. Kurczę, ale i tak muszę gdzieś iść potrenować. Powiem wam, że ta sali to się trochę boję. Może seria na oryginalnym urządzeniu kiedyś z full Pokédexem. Miałem taki zamiar zrobić coś takiego. Przyznam się. Chciałem zrobić serię właśnie z siódmej generacji, w której zbieram wszystkie Pokémony z siódmej generacji. Rollouta się uczy. Super sprawa na salę. Natomiast nie wyszło mi to z prostego powodu. Nawet 3DS, ogólnie nie mam przerabionego 3DS-a. Z tym przerabianiem 3DS-a to jest w ogóle mnóstwo roboty i ciężka sprawa i kosztowna i w ogóle masakra. Natomiast mam 2DS-a przerobionego i to jest ten 2DS, z którego nagrywał Kushi, bo od niego sobie właśnie zakupiłem. Bo Kushi już tam stwierdził, że nie będzie raczej robił tych serii właśnie z tych starszych generacji na tym. Tylko problem był taki, że tam się okazało, że tam potrzebny był jakiś kod, Kushi go w końcu nie mógł znaleźć i w sumie mam tego przerobionego 2DS-a, on działa, ale niestety z niego nie da się tak jakby nagrywać, ponieważ ten kod przepadł, nie da się rozmawiać, to jakiś tam koleś chyba z Japonii to ogarniał, z którym już teraz nie ma kontaktu, no a ogólnie skomplikowana sprawa. No ale w każdym razie, no niestety nie mam tej wersji przerobionej, która by pozwalała na nagrywanie. Czuję się, że tak można powiedzieć, uczciwym człowiekiem, że gram w te gry na tych emulatorach, ale jakby mam też oryginalne konsole. Właśnie tutaj z 3DS-a czy tam 2DS-a, no ale no niestety z oryginalnych nagrywać nie mogę, chociaż chciałbym, bo uważam, że to byłaby fajna taka seria, taka wiecie, zrobić serię, gdzie nawet myślałem, żeby robić właśnie, wiecie, 3DS miał możliwość grania nawet w starsze gry, gdzieś tam z drugiej generacji na przykład, więc byłoby nieźle. Kurczę, cioska mama. Nie, no mówił, że też tam może być problem, jakby wiedziałem, o co chodzi. Nawet chciał z powrotem, potem mówił, jak coś tego 2DS-a nie działało, ale ja mówię, nie, ja sobie z chęcią zostawię, bo, no mówię, nawet w takich celach kolekcjonerskich, gdzieś tam do pogrania przyda mi się po prostu. Zobaczymy. Podobno na lato 24 ma być ROM hack Pokémon Sword, gdzie będzie National Dex i zwiększona trudność. Jakby coś takiego było, czemu nie? Dobra, muszę, słuchajcie, tego. O nie, ale no nie na nim trenuj. Muszę tego mojego Pokemona sobie wyekspić. I najlepiej to niech Puchacz tutaj nam ewoluuje. Bo tak trochę słabo, żebym iść z nim niewyewoluowanym na salę. Przyznajcie sami. Dawaj tego Elektrowaba, będzie chyba skuteczniejszy. No ale no niestety te starsze konsole właśnie, tak jak mówię, no. Jezu, jakie to słabe. O! Nie no, jego trzeba szybko załatwić.
Niestety właśnie te starsze konsole nie miały tej możliwości rzeczywiście takiego sprawnego nagrywania, no ale to chyba nie ma co się dziwić. Myślę, że Nintendo do dzisiaj żałuje, że Switch mimo wszystko ma to HDMI. Wiecie, znając ich. Tak, Tarnowski, dokładnie, dokładnie tego. Chociaż on już oficjalnie nie istnieje, można powiedzieć. Oficjalnie. Ale no, na przykład zastanawiałem się właśnie nad jakimś hakiem, który działał na Yuzu, ale okazało się, że Yuzu potrzebuje aktualizacji i oczywiście on się już nie zaktualizuje. Więc no, szkoda trochę, szkoda, no ale cóż. Ja uważam, że Nintendo by... Ej, gdzie idę? Jeszcze nie tutaj. Że Nintendo by naprawdę wiele skorzystało, gdyby dawali możliwość właśnie tworzenia właśnie takiego, wiecie, no po prostu, żeby gracze mogli sami przerabiać trochę te gry, tworzyć właśnie te haki tak legalnie, żeby oni promowali to, że ktoś tutaj coś takiego robi. No bo przecież mnóstwo różnych firm tak robi, co nie? Jakby dla nich to, że ktoś chce tam poświęcić czas na grę i tam coś porobić, no to... no to oni sobie to cenią, no ale no niestety Nintendo rządzi się swoimi prawami. Arunix. Nie znam, ale może poznam. Zobaczymy. Zobaczy się. I te stare boxowe oryginalne ceny, jak trzymają, a twórcy nie chcą dać nam gier na FBA. No, to też prawda. Ale ze starymi grami to jest tak, jest tak właśnie. Ja właśnie sobie chciałem, słuchajcie, zobaczyłem cenę gry, którą chciałem sobie, właśnie zamierzam ogarnąć na streamie. I ciekaw byłem, czy można ją sobie po prostu tak zakupić gdzieś, co nie? W wersji pudełkowej i okazało się, że tak, jest możliwość, jak najbardziej. Cena używanego pudełka przeszło 1000 zł. No to no niektóre ceny rzeczywiście, jak danej gry nie ma za bardzo na rynku, no to idą w górę niesamowicie. Trzeba to przyznać. Niestety. Ale ja w ogóle słyszałem, że Yuzu miało ten problem, że to nie dlatego, że wiecie, no przecież były inne emulatory. Jakoś problemów specjalnych nie było. Ale że to ponoć był problem też o to, że twórcy mieli stronę na Patronite, gdzie ponoć zarabili naprawdę sporą kasę. No nie wiem, czy tak dużą kasę, jak ten pozew, który dostali na te ponad 2 miliony. Ale no... Może też to gdzieś tam wpłynęło, co nie? Bo na przykład wiele twórców haków, czy na przykład jak się odpalało Pokémon Infinite Fusion, czy tam Uranium, no to jest informacja, że gra jest darmowa i w ogóle oni nie mają z tego żadnych korzyści. Może z tym był problem. Ale nie wiem. Uj, Farfetch to był do złapania. W tej grze Farfetch jest chyba wzmocniony, więc super. Bo normalnie to... Ej, ma jeszcze Aquajeta, kurde. Ale on jest rzadki, bo dopiero pierwszy raz go spotkałem. No nie! I zaraz będę miał kolejne omdlenie, bo użyłem ciosu, który nie pozwala mi zmieniać, a on nie dostaje super efektywnie, bo on ma tutaj typ walczący. Czyli typy też są w tej grze zmienione. Dobra, używaj Santataku, to może... Może dam radę i nie będę miał omdlenia. Obym. No właśnie widzę, że niestety, ale to dobrze, bo jakby on zasługuje na ten podtyp fight. Zawsze zasługiwał, dlatego Sirfetch'd go ma. Ale dobra, jest git, żyjemy, to najważniejsze. Pół streama ci pisze. A Chucky, musisz zapamiętać prostą zasadę. Ja czytam to, co wy do mnie nie piszecie, teoretycznie piszecie między sobą, to ja to przeczytam, ale jak coś do mnie piszecie, to ja tego nie przeczytam. Niestety. Takim przykładem są twórcy Farming Simulator. W wersji pudełkowej miałem dołączony poradnik, jak robić same modyfikacje maszyn, czy nawet całych map. O! No, nie, no, uważam, że to jest takie zdrowe podejście. A szczególnie, znaczy, dobre, ja rozumiem, wiecie, myślę też, że Nintendo się wkurzyło za sprawą Zeldy. No bo tam okazało się, że wiecie, ludzie, którzy korzystali z emulatora, mogli zagrać w Tears of the Kingdom jeszcze zanim miało ono swoją oficjalną premierę. Więc no... To miało prawo ich zdenerwować troszeczkę, no nie oszukujmy się. I myślę, że to tak już wtedy, to tak przelało tą czarę goryczy, że już tylko czekali, żeby się tam do nich dorwać. Oho, bajt, ale chyba nie dasz rady go wykorzystać, bo właśnie leżysz, Sidok, tak jest. Kurczę. Na tych Pokemonach wolno XP niestety, to jest duży minus. Znaczy XP, no mają wysokie poziomy, ale to XP nie idzie tak szybko. A ile z takiego takla bije? O nie, bajt.
Najgorzej, dobra, muszę to przetrwać, czyli po prostu weź defense Carla, używaj. Póki co. Scarlet Violet też było do ogrania tydzień przed premierą. O, a to nawet nie pamiętałem tego. Ale może rzeczywiście tak było. Dobra, żyje, to podstawa. Dobra, weź tego rollouta. Czy Nuzlocke gra? Nie, nie gram na Nuzlocke, nie gram. Ta gra jest zła na Nuzlocke. Od razu to mówię. Jeszcze nie poszedłem na pierwszą salę, a wiem, że jest zła po prostu. Dobra, i czekajcie, bo... Fajnie byłoby mieć Bidaffa na tą salę, no nie powiem, że nie. Ale przede wszystkim to ja muszę mieć Vivillona. No nie, akurat jak dałem tego Pokemona, to się pojawia Pokemon Wróbel. Czyli Spearow. Zobaczymy. Myślę, że Palur było też kamieniem. No może, no bo w sumie premiera Zeldy już będzie jeszcze trochę i rok, a Palur to też w sumie świeża sprawa. Może stwierdzili, że o nie, jak popuścimy, to teraz wszyscy zaczną coś takiego odwalać. Mogło tak być. O! Puchacz będzie ewoluował, tak jest. Może nowa seria z Need for Speed. A powiem ci, Tomasz, że dzisiaj sobie tak przeglądałem swoje gry na półeczce. Przejrzałem. Uuu, jaki ładny kolor ma ten Vivillon. Taki nietypowy, co nie? Uczy się Struggle Bug. Okej, uczymy się oczywiście. Może zamiast taka, z którego i tak nie będę używał. W każdym razie, no tak sobie myślałem, że w jakiejś. Ja bym chyba zagrał, ale w jakieś stare Need for Speedy. Pomyślimy o tym, pomyślimy o jakiejś serii, ale na razie muszę tak jakby spełnić taką swoją sobie obietnicę i ograć w gry, które mówiłem, że już dawno ogram i dopiero potem pomyślimy. Nagraj poradnie, kogo uruchomić tę grę, bo ja nie daję rady. Wolf, ja też kombinowałem dzisiaj nad tym, ja już nawet nie pamiętam, co ja dzisiaj zrobiłem, żeby to działało, serio. Ale też miałem z tym problemy, ale w końcu jakoś poszło. Zresztą z tą drugą grą, którą też chcę dziś, jutro chyba, znaczy nie wiem, czy jutro będzie stream, nie będę wam obiecywał, bo nie wiem. Ale tą, którą chcę ogarnąć, to też miałem z nią problemy. Jungle Pattern się nazywa, o, ej, no to ładny. Trzeba to przyznać, damy rollout. Bardzo ładnie. Ja myślę, że to było wiele powodów, ale Nintendo z prawnikami zbierało amunicję, co było widać, pod, jak szybko twórcy emulatorów się poddali. No, to było takie, wiecie, zadziałali jak Francja w 40. Tak, w 40 to było bodajże. O, siema Kamil, witam. Czemu ty ciągle nie nauczyłeś się niczego latającego? No ale może ten Struggle Bug jest już niezły, mimo wszystko, że... Nie, no dobra, mało wierzę. No, jeszcze boostuję mu atak. Dobra, dasz radę, bij go. A czekajcie, bo ta jego abilitka to jak działa, że... A, dobra, to działało tak, że jak ja mu obniżę jakąkolwiek statystykę... O, to dobre. Jak mu obniżę jakąkolwiek statystykę, to jemu boostuje się atak. Chyba coś w tym stylu. Chyba tak. Dobra, wszystko fajnie, wszystko spoko. Powiem wam tak szczerze, że wydaje mi się, że nie jestem gotowy na tą salę, ale chcę zobaczyć poziom tej gry. Wiecie? Chcę to zobaczyć. W sensie... Pójdę. Mimo tego, że nie mam wciąż 16 levela. Masz tu Judy, Kamil! Kamil jak tam zwykle. Dziękuję bardzo, dzięki za wsparcie. Coś się dzieje. Aż z tego powodu Kamil pójdę od razu na salę. Będę tego żałował i będę płakał i co najwyżej będę miał pierwszą eliminację, czyli że przegram walkę. Ale co tam. Chcę zobaczyć, czego się mogę po tej grze tak właściwie spodziewać. Jezu, jak tu trzeba łazić? Dobra, tutaj. Ej, źle poszedłem. Nie no, dobrze, źle. Wszystko źle, ja odpo... Co? Jak ja tam mam iść? Poczekajcie, niby prosta sala... To tu od razu mogę tutaj dojść? Nie. Tak, nie. I co muszę zrobić, żeby... Poczekajcie, bo ja nie złą ścieżkę obrałem. A tam będzie jeszcze jedna walka, o, to nawet dobrze. Jakiś exp się dostanie przynajmniej. Do końca do góry iść na lewo. Znaczy do końca do góry... No dobra, no to zaraz.
Tak, tutaj, dobra, okej. Po kropelkach. A, czyli te krople nie są bez sensu. Spoko. Może dam radę się rozpędzić. Mimo tego biorę strasznie małą. Boost w speeda. No nic. Dobra. Harden. Myślę, że to ci nic nie dam. Czemu boostuję sobie speeda? Wolałbym boostować sobie atak teraz. Chociaż ten speed może się przydać też w walce. Nie ma co. Nie no, z kaskunem to nie przegram. Nie ma takiej opcji. Ta wersja będzie napisana, nazywa się Juggling Pattern i jest jedną z 20 możliwych. O, no nie pamiętam ile jest tych wersji w sumie. Kamil! Właśnie Sosin podarował, słuchajcie, 5 pakietów wspierania, w wyniku czego Mati, KK4450, Hycer, Tlumerek oraz Ayumara Rejona. Wszyscy zostajecie wspierającymi zielonymi. Kamil, dziękuję, a wam gratuluję. Cóż tu się... O, ja tak doskonałem. Ja nie dostałem, no wiecie, no różnie to bywa, no nie każdy może dostać, no to tak za dobrze by było. Może kolejnym razem. Warto być na streamach w każdym razie, bo takie rzeczy się dzieją tutaj. O, jest i Cricket, no ej, musisz go rozwalić. No nie, skończył mi się akurat rollout. O nie, on użył Bajda, chyba jestem martwy. Chociaż? Nie no, rozwalaj go kolejnym atakiem. Ty dawaj, musisz trafić. Musisz trafić, to go zabijesz. Doskonale, Bida robi salę. Do czego to dochodzi, moi drodzy? Do czego to dochodzi? Tak jest. Dobrze jest, dobrze jest. Czy ja mam jakiegoś potiona? Dobra. Słuchajcie, idę prawdopodobnie przegrać na sali, ale mam to gdzieś. Chcę sprawdzić poziom trudności. Czy jest rzeczywiście tak źle? A może ja panikuję i wcale nie jest tak źle. Zobaczymy. Przekonajmy się, czy ta gra jest taka trudna, jak się obawiałem. Na razie miałem 2 omdlenia przy zwykłych walkach, jak będzie teraz. Dobra, muzyka, tak. Ile mają Pokemonów nasza droga liderka? Wysyła Serskita. Ma 6 Pokemonów, o cholera. 13 poziom na starcie. Wygląda to trochę niepokojąco. Raindance, ej no... Ej, dobra, zaczynam się bać. Co to za chore taktyki? Rain Team, mi tutaj walicie. Atak rośnie, zmniejsza się specjalna. Tak cudownie, lepiej nie mogło być. Bąbelki w deszczu są zabójcze. Dobra, brawo. No nie, Kamil raz jeszcze zakupił, w wyniku czego Apes, Mikkel, Sylwia Z, Mr. Kage i Michał zostają nowymi wspierającymi. No, Bobelek jest wciąż smutny, ale no to jakby nie da się każdego uszczęśliwić. Dobra, powiem wam, że mam przerąbane na tej sali, mam wrażenie. Dobrze, że speed move wzrósł. Musisz wyprzedzić Joltika, musisz. Dawaj, bidaw, rozwala salę, słuchajcie. Ej, ta taktyka, on by normalnie był wolniejszy, ale ta naturka jest... Znaczy nie naturka, blitka, kurde, zmniejszył mu się. Ledian. Mach punch! O nie, ojojoj. Ej, dobra, powiem wam, że wygrana tutaj będzie bardzo ciężka w tej sali, serio. Jaj. Dalej pada deszcz, niestety. Jest mały problem z tym Ledianem. Ledian jest tutaj Pokemonem na pewno typu walczącego. I to mi trochę komplikuje życie moje. Niestety. Comet Punch nie trafia. Co? No nie, do czego nie trafiłeś? Psie łapki, trafcie, proszę. Oj, dobra, on nie trafia, a ja trafiam. Dobra, w końcu. Okej. Mocne. Dobra, leży. 15 level. Mówię, poszedłem trochę za niskim poziomem i ja wiem, że to raczej przegram. Ja się tutaj nie będę oszukiwał. Ciężko jest wygrać tą walkę. No chyba, że przestał działać deszcz. Musisz go wyprzedzić. Oczywiście, że go nie wyprzedzisz. Oj. Źle. Bardzo źle. Magasta! A mój cios mało robi. Co z tego, że jestem szybszy? Nie wiem, czy... Nie, no nie wygram tego. To on jest dalej szybszy? Jeszcze kryta wali. Fajnie. Już się bałem, że coś się zepsuło. No i co z tego, że będę szybszy? I tak go nie załatwię. Dobra, ten poparzenie, bardzo fajnie, ale no nie zmienia to faktu, że no, ciężko jest wygrać tą walkę, kiedy nie mają jeszcze 2 Pokemony, a ja mam robaczkę, który nie ma ciosu latającego, mimo tego, że jest Pokemonem latającym, a on ma gasta, więc walnie mnie wystarczająco. Znaczy, mam Electroweba, to jest fajne. O, użył Potiona, to w sumie dobrze.
Dobrze, dobrze, że... Dobrze, dobrze. Ojejku, dlaczego to jest takie słabe? Fajnie, że mu zmniejszyłem speed, ale... No dobra, leży. Dobra, expienie w tej grze, to jest ważna sprawa. Dwibble! O cholera, naprawdę kamienny? Kamienny? No żartujecie sobie. No przecież ja leżę na hita. No jeszcze ma! O Jezu! Dobra. Powiem wam tak. Ja miałem 6 Pokemonów w tej walce, a miałem wcześniej 2 omdlenia, chyba nie doliczyłem jednego. Znaczy 4, dobra, to mam 6 omdleń już. Łącznie. Stanspor by nie zadziałał, bo jest robaczkiem. Czy to nie działało tylko na trawiastek, jak to było? I tak skończyłby się Nuzlocke, dokładnie. Widzicie? Dobra, znaczy to mi pokazało... to mi pokazało, że trzeba expić w tej grze. Trzeba dużo expić. Mam nadzieję, Jacki, że pomożesz na kolejny raz. Natomiast moje Pokémony muszą ewoluować, to z pewnością. Moje Pokémony muszą wbić odpowiedni poziom. I zobaczymy. A, że tylko na trawiaste nie działa. O kurde, dobra, mój tytuł profesora chyba rzeczywiście w końcu zostanie zabrany. Kojarzyło mi się, że na robaczki też nie działa. Okej. Chcecie, widzę, że chcecie mi zabrać mój... O właśnie, eliminację, czekajcie, a to trzeba... No tu coś mi się... Dobra, chwileczkę. Zrobimy tak. Coś czuję, że będzie dużo tych eliminacji. Chyba tak to nazywałem w serii z Omega Ruby, nie Omega Ruby, tylko z serii w tego, no. No, wiecie, o czym mówię. Fire Red Omega, o. Tak jest, Fire Red Omega. Nie no, musimy sobie dać jakoś radę, no nie może być inaczej. Zobaczymy. Czy nie chcę? No, może chcę, ale nie wiem, czy nie ogarnę tego dzisiaj mi na streamie. No tak to myślę rzeczywiście, że i to XP nie będzie wolno przebiegać, to będę raczej wolał sobie to właśnie przyspieszyć, niż tracić czas. Więc no, ale no, teraz już trzeba pocisnąć, jak jest, może się udam. Może. Przede wszystkim, żeby, nie wiem, czy mój Vivillon, nie no, liczę, że mój, skoro tamten miał Gasta, to może mój Vivillon też się nauczy. Nauczy tego Gasta. Bo wiecie, to są takie podstawy, które muszę mieć. Nie zabrałeś przedmiotu? Ale którego? Tam jest Pokeball, ale on jest za drzewkiem, to jego zebrać nie mogę. Ale tego mich nie mam, więc nawet teraz no nie ogarnę tego po prostu. Więc mówię, to no spokojnie, dzisiaj możemy sobie poekspić, może zdążę. Może się uda. Zobaczymy. Natomiast seria już pokazuje, mówię, że łatwo nie będzie. No i szczególnie, że nie mogę sobie, wiecie, tworzyć byle jakiego teamu po prostu, że kogo tam sobie wybiorę i wybrać najlepsze poksy. To muszą być pierwsze sprawy. A to różnie bywa. Dobra. Zniszczator to myślę, żeby wbił 13 poziom. Jego może nie będę wbijał do 16, natomiast no reszta Pokémonów, jak na przykład właśnie no ten Vivillon, Chespin, Torchic, no to lepiej, żeby te Pokémony miały jednak już nawet ewolucję, no bo one będą miały ewolucję, co nie? Chyba się nie mylę. Oho, kolejne omdlenie i to od Spiroła? Nie no, na szczęście nie. Na szczęście nie. Headbutt! Doskonale. Doskonale, w końcu z czegoś dobrego się nauczył i tego właśnie potrzebowałem. No ale dobra, tak jak mówiłem, kocie łapki muszą nam ewoluować, psie łapki zresztą tak samo. Ale wtedy Vivillon walić Kambaskana, niby tak, no ale no... A może przeżyje. I będzie dobrze, no zobaczymy. Licząc liderów Team Flair i Elite Four, tylko w 5 takich walkach rywale nie mają Mega Evo w tej wersji, którą ogrywasz. O! Okej. Dobrze wiedzieć, że tak powiem, dobrze wiedzieć. No nie, Aquajet, jaki mocny. Okej, no nie jest źle. Na razie, Sakura, na razie.
Ale widzicie, tutaj to mi się podoba w tej serii. Nawet jak nie będzie na Nuzlocke, to mimo wszystko, wbrew temu co mówiłem początkowo, i tak trzeba będzie myśleć, trzeba będzie kombinować. Przeciwnicy naprawdę mają ciekawe taktyki. Tutaj ten aktywowany deszcz, tak jakby właśnie ten Serskit przede wszystkim chciał wyeliminować siłę ognistych Pokemonów, co nie? I to w sumie wyszło mu. Dlatego tak długo czekałem, żeby wystawić Torchica. Czy po skończeniu serii usuwasz save boxowych, czy trzymasz na pamiątkę? Znaczy zostają, ale na przykład jakieś tam starsze kiedyś po prostu, jak już miałem, nie wiem, format, to już potem usunąłem. Znaczy nie, no mam dużo jakichś tam starszych, ale jakoś tak, nie wiem, zostają, bo zostają. Nie patrzę tego jakoś na pamiątkę, że zostawiam. Nie, raczej mi aż tak na tym nie zależy. Bardziej by mi zależało, wiecie, na save'ie z jakiejś oryginalnej gry, gdybym grał rzeczywiście, to żeby tam coś zostało niż z haków. Pokazuje, że GF mógłby w prosty sposób robić swoje gry bardziej wymagającymi i ciekawszymi. Tak, mógłby. Ale... Znaczy ja uważam do dzisiaj, że jeżeli oni chcą rzeczywiście, wiecie, tworzyć gry Pokémon łatwe, to spoko, ja nie widzę w tym problemu, jakby kierują target do młodszych graczy i spoko, no jakby finansowo wychodzi im to dobrze, więc niech robią dalej. Znaczy, że jest, ma to sens i to działa. Natomiast... Uważam, że wprowadzenie poziomu trudności sprawiłoby, że ci gracze młodsi niewiele by stracili, bo mogliby dalej sobie grać jak chcą, a dla tych starszych, którzy już tam, wiecie, ogarniają Pokémony od bardzo, bardzo, bardzo dawna, myślę, że bardzo by na tym skorzystali. No ale jakoś tak nie widzę tego, żeby oni to chcieli zrobić, naprawdę, no nie wiem, nie wiem. Serskit mógł mieć Swift Swim, o, to też prawda. Czy wrócę kiedyś do Pokémon Snap? Znaczy, no ja tam ograłem w sumie tą grę, wiecie. Ale raczej nie. Są gry takie niektóre, do których myślę, że wrócę. Na przykład właśnie Legends, tak jak wam mówiłem, że zastanawiałem się, albo zrobię serię z Pokémon X, gdzie będzie Kalos, albo właśnie, że zrobię ponownie serię z Legends, bo bardzo przyjemnie mi się w to grało i bym sobie powtórzył tą przygodę. Przy czym darowałbym wam samouczek początkowy trwający prawie 2 godziny. Gdybyś grał w tę łatwiejszą grę. No oczywiście, że tak. Ale DLC Scarlet Violet trzymało, było spoko i w Legła można zdobyć klucz. Tak, tak, no to prawda. To prawda, że rzeczywiście już tam to DLC było znacznie trudniejsze i wymagało rzeczywiście umiejętności, żeby je przejść, tak. Myślę, że tacy właśnie, nazwijmy to, niedzielni gracze nie przeszli tego DLC do Scarlet i Violet. No, może to jest dobry wyznacznik tego, że w końcu coś zaczną zmieniać w tym kierunku. No ja bym się ucieszył ogólnie. Tak jak mówię, uważam, że te gry zasługują na to, żeby pochylić się po prostu bardziej nad nimi jeszcze. Mam wrażenie, że to DLC zrobili trudniejsze przez narzekanie graczy. Być może, no i to w ogóle te podwójne walki. Ja to, wiecie, ja to w Nuzlocke nienawidzę podwójnych walk, ale tak to ogólnie naprawdę bardzo je polubiłem, bo uważam, że są znacznie, znaczy są znacznie bardziej taktyczne niż te zwykłe single battle. Można znacznie więcej kombinować, wprowadzać milion taktyk, no i tak jak mówię, w dwóch walkach zakochałem się w 8 generacji, więc oby więcej było takich pomysłów z ich strony, liczmy na to. Gita ma zmieniony team na lepszy nawet w DLC? Uuu, tego nie wiedziałem. Chociaż w sumie nie wiem, a zapisałem Agucha przed chwilą, zapisałem. Przed chwilą był saveik. Był, spokojnie. Tak zrobiłem po cichu, na szybko, nikt nie zauważył. Ostatnio oglądałem materiał poziom aktywności w stosunku do Foxów. Uważam, że powinien zostać jeden poziom trudności, ale być trudniejszy przed movesety i VFV. No, miałoby to sens. Dobra, słuchajcie, Torchic wbił maksymalny poziom, z czego się strasznie cieszę. Ewoluuje nam. Mamy już w tym momencie Kambaszkena, który jest już też Pokemonem walczącym, co mi trochę utrudnia życie, ale z drugiej strony, jak dostanie ciosem robaczem, to prawie nic nie dostanie. Adam Laskowski! Dziękuję bardzo za dołączenie do grona wspierających. Pozdrowionka serdeczne, dziękuję, dziękuję. Double Kick, oczywiście, że się go uczymy. No, Double Kick się spoko, na takiego Dwibla może się przyda, może. Dobra, ty już kończysz ekspienie. Tak jak mówię, puchar chciałbym, żeby trochę jeszcze podekspił. Mam nadzieję, że dzisiaj dam radę wygrać na tej sali. Manki by mi dużo nie pomógł, no nie oszukujmy się.
nie byłby wielkim wsparciem. Ale i tak żałuję, że go nie zdobyłem. No cóż. Szkoda, albo takiego Psyduck'a. Psyduck też byłby całkiem spoko. Przydałby ci się Protect. No, może, może. Dobrze, że tu nie ma takich komentarzy jak w postaru podczas save'u. A jakie są? O Jezu, co ja użyłem? Bo nie wiem szczerze. Nie grałem, przyznaję się, nie grałem nigdy w postala, więc nie wiem. Ale pewnie gra nas jakoś wyzywa, tak? Za zapisywaniem. Nie no, słuchajcie, jestem człowiekiem wychowanym na save'ach. Ja się wychowałem na komandosach, więc no... Save'y muszą być, że tak powiem. Save'y muszą być. Tam to czasami człowiek po kilku krokach, kilku sekundach czasami od razu robił kolejnego save'a. No ale... Jak działa, to czemu nie? Kurczę, strasznie wolno wbijamy. Chociaż, no mówię, na ten Pokémon nawet jak ewoluuje, to za dużo raczej nie porobi. No chyba, znaczy nie, no tym rolloutem może coś porobi, no. Nie można powiedzieć, że nie, rollout dobra rzecz. Co mnie tutaj ogonkiem machasz? Moja babcia przyszła by tutaj, gdyby sobie mówiła tyle, co ty. Takie obrazy? No nie. Która to odznaka? Pierwsza dopiero. Pierwsza, ale tutaj nawet pierwsza odznaka widzicie, że jest problemem. Ale XY to były najłatwiejsze pod względem poziomu trudności, więc dobrze, że fajnie detują. No, to prawda. Jakby wiecie, liderzy mieli bardzo mało Pokémonów, z tego co pamiętam. Pierwsza ma dwa Pokémony, drugi lider też chyba miał dwa Pokémony. Więc to prawda, jakby zgadzam się z tym. Dlatego ta gra potrzebowała tej wersji Z, której się nigdy nie doczekała, no a która teraz wychodzi w formie Legends, no ale to wiadomo, że to będzie coś zupełnie innego mimo wszystko. To nie będzie ulepszone XY, tylko inna zupełnie rozgrywka. Ten już ma Wing-Attack na tym poziomie? Co ty mi tu wchodzisz z czymś? O nie, przeżyj, przeżyj! Dobrze, dobrze. Chucky nikt nie miał mega ewolucji. Znaczy w sensie nie, no dobra, może nie nikt. Mega ewolucje do przejścia ligi była tylko wtedy, gdy walczyliśmy z Lucario i sami mieliśmy Lucario z mega ewolucją. A tak to dopiero potem czempionka miała mega ewolucję. Czyli można powiedzieć, że dosłownie nikt. Ostatni lider aż trzyma, no właśnie. Więc były tylko dwie walki w grze, która wprowadzała mega ewolucję w... przed postgame'em tylko dwóch trenerów. No przecież to żal jakiś. Nie wiem czemu tak. Nie wiem, nie pytajcie się. Dziwna to sprawa była, no ale... no cóż. No XY to jest trochę takie jak Diamond and Pearl. Gry, które potrzebowały po prostu tego ulepszenia. Tego, żeby doszło coś tam więcej, no bo same w sobie właśnie w wielu aspektach denerwowały. No ale no niestety XY tego się nie doczekało. O, Kamil już w domu. To dobrze, dobrze. Dobra, słuchajcie, jest kolejny Pokémon. Czy on już ma typ walczący? Quilladin. Dobra, pokaż mi. Czy ty już jesteś typ fighting? Nie, ty nie jesteś typ fighting jeszcze. Czasami nie pamiętam tych drugich form, czy oni już coś mają, czy nie mają. Ej, a powiedzcie mi, czy orientujecie się, na którym mój Vivillon uczy się tego ciosu latającego? No ten cios latający przede wszystkim mógłby być dobry. Ten elektryczny też jest spoko, bo zmniejsza speeda. Więc też się przydaję. Cudowny grubasek. 14 chyba? O! Może na 14 pójdę. Tylko mój Vivillon i tak nie może walczyć z innym Vivillonem, no bo wiadomo jak to się skończy. No i nie wiem, czy też zacznę walkę tak samo dobrze jak ostatnio, no bo wiecie, no nie oszukujmy się. Ten rollout mojego Bidafa zrobił grę. Czy dałem Cambuskanowi w Fire Punch? Uuu, nie dałem. A uczy się rzeczywiście, racja. Dziękuję tutaj za przypomnienie. Szczególnie, że jego atak fizyczny jest mimo swojej naturki tylko o jeden mniejszy. Więc myślę, że patrząc... No dobra, dajmy, wywalmy Santa atak, zobaczymy. Jeden i drugi się może przydać. Szkoda, że Quilladin się nie uczy. Teoretycznie Vivillon po ewolucji powinien nauczyć się Gust. Aha, no, ta, no, no tutaj jest trochę rzeczy zmienione, niestety. No, ale zobaczymy.
się zobaczy. Czy w tej grze można zobaczyć najbardziej cute Pokemona, czy Snorlaxa? No, jeżeli dobrze pamiętam, to Snorlax jest gwarantowanym Pokemonem, bo wiecie, on jest jeszcze przed drugą odznaką do zdobycia. Więc raczej będzie do zdobycia, raczej będzie jako eventowy. Pewnie tego nie zmienili, tak myślę, że raczej nie jest to zmienione. Pearl Diamond okropne pod względem, że połowy boksu Sinnoh nie ma w grze, dopiero w postgame. Z Platinum cudowne, no Platinum robiło robotę, no nie ma co się oszukiwać. Ale no cóż, no brakuje tego fiksy Y, żeby rzeczywiście była ta wersja ulepszona, no ale mamy takie Eternal X, które jest cholernie trudne. Więc spoko, jakby nie ma co narzekać. Przynajmniej fani trochę tutaj podziałali. Ja ci życzę, żebyś miał Milotika tutaj, bo z podtypem Fery jest maszyną. A, czyli ma tutaj też, ma wróżkowy, okej. W ostatniej serii myślałem, że też ma zmieniony typ, ale tam nie miał. W sensie w Sinking Sapphire był tylko wodny. Zobaczymy. Dobra, weź go dobi. Czy to już będzie ten mój 14 level? Czy będzie Gast? Proszę, naucz się Gasta. Nie. No żartujecie. Kurczę, no nie chcę wbijać nie wiem którego poziomu, jeszcze by to szybciej szło. Siema Morter. Ale no tak głupio mi pójść z tym Vivillionem, który niewiele może zrobić, tak właściwie, co nie? No nie wiem. O nie, on ma typ wróżkowy. No właśnie, to jest not very effective jakoś. Tak zapominam o tym, że już nie jest typem normal w tej generacji. Niestety. No dawaj go. Widzę, że tutaj Jaro i Kamil też Wagona oglądają. Spoko, Wagona zawsze fajnie się... W sumie to on wiele gier gra, ale no głównie Gothic. Wiecie, są niektórzy ludzie, którzy nagrywają na YouTubie i są zawsze, jak coś powiecie ksywę, to od razu są z czymś kojarzeni. No obstawiam, że mnie głównie ludzie kojarzą z Poksami, tego z Gothiciem. Bez 16 nie polecam tam wchodzić. No, wszedłem już tam Morter bez 16 i wiem, co tam się dzieje. Niestety wiem, chociaż prawie nie brakło wcale tak dużo, dzięki temu, co zrobił Bidaf, ale mówię, dużo zależało od tego, że Bidaf sobie boostował speeda i wyprzedzał przeciwników, a potem wiecie, że jeszcze zwiększył sobie atak też, no ogólnie dobre mu przy tej hidence doszły boosty w tej walce, ale szkoda, że tam na tego Vivilliona to się nie przedłużyło. Siema Insomniam. No, bywa i tak. No, miło mi, Kamil, miło. Kurczę. No dobra, zobaczymy. Jak się na 15 nie nauczy, to chyba... Znaczy... A może nauczy się w trakcie... A nie, bo dobra, bo tutaj nie ma tego jeszcze ekspszera, zapomniałem. Że to jeszcze nie ten moment, żeby w trakcie walki też ekspił. Zobaczymy. Bidaf do Evo, Defense Carly Rollout, ale ja go nie mogę do Evo przetrzymać, bo będzie miał wtedy... Będzie miał wtedy ponad 16 level, on na 20 ewoluuje, dobrze pamiętam, czy nie? Czy na którym? Czy na 18? Na którym on ewoluował? 18 czy 20? 15? To what? To teraz mi mówicie, coś mi się pomyliło. Ej, no to ja jego expię. Dobra, ej, no to dlaczego ja go nie... Dlaczego? Ej, dobra, sorry, nie, okej. Ja się tutaj dzisiaj zatytułowałem tym profesorem, a ja tu zaraz naprawdę stracę tytuł, jak tak dalej będzie. Nie, no muszę uważać, muszę się mieć na baczności. Będę się uczyć Shell Smasha. Okej, to idzie ciekawie wykorzystać. Dobra, nie, dobra, to po co ja inne Pokémony trenuję? Z nim powinienem ogarnąć wszystko, chociaż to za długo trwa ten trening. Dobra, dawaj, exp. Może dam radę, ale ja tyle się, na pierwszym streamie tyle online dostanę,
No nie wiem. No nie, jeszcze jeden kamień, dziękuję i Sakainu na tym razem daje tutaj przyłączona do grona zielonych. Gratulacje, kamień, dziękuję. XP nie jest mordercze, no niestety. O, no nie, pierwszy raz się pojawił, pewnie 10% jest na niego. Zniszczator, zobacz co ty mogłeś tu zdobyć. Co tu się mogło trafić? Nie wiem czy zniszczator dalej jest, ale gdyby zobaczył, że tu jest do zdobycia nie kto inny jak Dunspurs, który zaraz mnie rozwali zresztą. Niestety, bo to się wydarzy pewnie. Ale no, no nie wiem czy jest sens zmieniać. Dawaj, oj, jeszcze nie trafiłem. Oj. Dobra, też nie trafił, okej, no dobrze, że ci spiten, ale atak zmniejszył się. Niestety. Dobra, też nie trafia, chyba zwiększyłem sobie, nawet nie zauważyłem kiedy unikliwość. No ale no, ejku, dobra. GG. Biedny bidaw miał tutaj mocno expić, a tu takie rzeczy się dzieją. Dobra. A mógł być potężny Dunspurs. No właśnie, też mógł mieć rollouta. No właśnie. Dobra, słuchajcie, bo jest już prawie 10. Ja chciałem dzisiaj wygrać na tej sali. No nie będę kłamał, chciałem. Zobaczymy, czy się uda. Pójdę. Ostatnio mało brakło w sumie. Co najwyżej dobiję sobie kolejną eliminację i pójdziemy na tą salę na kolejnym streamie. Ale ta sala jest tak szybko w tej grze. Trafiamy do pierwszej sali, to głupio byłoby mi, żeby się nie udało. No ale dobra, dobra. Bądźmy dobrej myśli. Czekajcie, znowu idę źle. Dobra, już idę dobrze. Tak jest. Kiedy cukierki wgrywasz? No na kolejny stream będą musiały być. Bez tego to tu się zamęczymy. Zanudzę was po prostu. Dobra. Zapisałem, słuchajcie. Trzymajcie kciuki. Będzie dobrze. Musi być dobrze. Trzymamy kciuki za bidafa, bo bidaf to tu grę porobi. Może po XP przy okazji. Może, znaczy no w trakcie walki niestety nie ewoluuje, no ale cóż. Rollout. O! A to zaskakujące, że nie użył Rain Dance'a. Wzrasta atak, zmniejsza się celność. O dobra, wszedł Rain Dance. Może go załatwię już teraz. Tak, boost ataku, rollout tylko teraz, żeby speed mu tak wzrósł. No nie, defense rośnie na rzecz specjalnego ataku. No dobra, no to też spoko, Joltik, ale on mnie wyprzedzi pewnie. Cross poison? Jeszcze kryta trafił, jeszcze zatruł mnie, no żartujecie. No padnie, no tylko żeby speed mi, raz speed niech mi wzrośnie. Speed. Nie, atak spada, super. No to Ledian mnie teraz bullet pan, no nie, Super Sonic, no ale może, proszę cię, traf go. Brawo, co robi ten bidaw, to jest coś niesamowitego. Wspaniały Pokémon, Zniszczator, nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. Tylko, że nie wzrósł mu speed niestety, no atak, no ale on tego nie wykorzysta, bo teraz wchodzi Dweeble, który pewnie mnie zamorduje. No to, ale dobra, przynajmniej zmarnował Gemma. Okej, to ten bidaw z animacji, dokładnie. Ósme omdlenie, dobra, czekajcie, pada deszcz, na pewno nie puchacz, no psie łapki, to jest robak. Mimo wszystko to jest nieszczęśliwy dla nas robaczek, więc myślę, że najlepszym co mogę zrobić to rollout. Myślę, Kamil, że tak, dobra. Próbujmy. Na rollaucie całe życie. Oj, furikater! Ojej, to się rozpędza też z każdym kolejnym ciosem. Więc oby mój rollout się rozpędzał szybciej. A nie, teraz nie użył dwa razy. Okej, spoko. Potion użyty. Dobra, też mogę, ale nie zamierzam. O, siema Donisa, siema. Jeszcze przeżył, skubany. Dobra, teraz kto wchodzi kolejny? Vividion, no musisz go załatwić. O jasna cholera. Ej, z tym Vividionem, czyli jej kluczowym Pokemonem, będzie problem. Pytanie, czy kocie łapki przeżyją, kiedy dostaną z Gasta? No miejmy nadzieję, że tak.
Powder? Co to robił? Co? Jak to działało? Jak to działało? Co to robiło? O nie! To nie jest to, że ciosy ogniste przestają kompletnie działać? No chyba se jaja robisz. Ale mnie porobił. Ale mnie porobił. Pytanie, co on teraz będzie robił, bo... Kurczę! Bo może zaatakuje w końcu z czegoś innego. Ja tym pekiem go w życiu nie zabiję. Nie ma opcji, ale może użyje innego ciosu. Dobra, ja myślę, że on teraz użyje gasta, widząc, że ja użyłem peka. Dobra, 200 IQ. Walimy z Fire Puncha, licząc, że użyje czegoś innego, bo to działa tylko na jedną turę, co nie? Tak, to na jedną turę chyba działa, mam nadzieję. Dobra, zobaczymy, kto wygra tę walkę umysłów, więc... Działajmy. Bo chyba tak to działało, to nie na stałe, tylko na jedną rundę. A, to ma priority, no dobra, no ale no... Pytanie, może użyję czegoś innego. Ja mam speed boosta, więc jak użyję gasta, którym by mnie zabił, to będę szybszym. Come on. Cholera! Co za frajer! No i... No muszę z tego... No i nie, no teraz użył czegoś innego, no nie wierzę, no nie wierzę. No i wygrał ten pojedynek. Wygrała, tak właściwie. Dobra, no to teraz już mam porażkę, bo mam Pokemona, który jak dostanie, to tak chyba tylko raz. Electroweb, jeżeli trafi, to i tak zwolni, więc nie będę używał stan spora. Ale mocne. No! Jaka jest celność tego ciosu? Jaka jest celność tego ciosu? 95 celności. Nie mam pytań. To są jakieś żarty. 95 celności, a ja nie trafiam. Ludzie, trzymajcie mnie. Tylko ja tak potrafię. Nie wiem nawet, jaki jest ostatni Pokémon. Czy nie było Protecta? Nie wiem, ale ten Protect tutaj widzisz i tak nie da za dużo czaki, bo on nigdy nie wiadomo, kiedy on tego przeklętego powdera użyje. To mnie wkurza. Ja tam idę jeszcze raz. Musiałeś dodać, tak, musiałem, nie mogłem się powstrzymać. Dobra, dobiję niesamowitą ilość online i eliminacji w tej grze, mam to gdzieś, idę i to zrobić. Mogłeś użyć Potiona, no w sumie tak. W sumie tak, dobra, nie, ja tego nie zamierzam dzisiaj przegrać, ja tego tak nie zostawię. Pamiętajcie, moje słowa, ja tego tak nie zostawię. Mam to gdzieś, musimy dać radę. Ostatnia próba. Masakra, żeby ta liderka, która nie powodowała problemów, coś takiego robiłam. Nie. Znaczy, Agucha, no wciąż mam tutaj zasadę, że mogę się leczyć tyle, co przeciwnik. Mogłem się raz uleczyć Potionem, no nie zrobiłem tego, no niestety, mój błąd. Ale no, no cóż. Znowu zaczynam tak samo, Bobelek, nie od Rain Dance'a. Ja już zużywam od Relauta. Dobra, musisz zwiększyć speeda przede wszystkim, Bidaw. A tak, fajnie. No dobra, ale przydałoby się, żebyś raz dał sobie w speeda boosta. Dobra, atak swoje zrobił, no ale to proszę, speed, speed, speed. No fajnie, że specjalny i obrona wzrosła raz, no ale... Okej, okay, użył Screecha. Zmniejszając mocno obronę, ale Joltik leży. Okej. Okay. Dobra, jest speed, ale atak się zmniejszył, no jest jakiś minus, no ale musisz go wyprzedzić. No nie, mama Pancha, obniżona obrona i to robi swoje. Kurde, ten Screech dużo zrobił, bardzo dużo zrobił Screech. I powiem wam tak, jak on nie rozwalił Lediana, to z Ledianem będę miał strasznie duży problem. Puchacz, no nie ma niestety ciosu dobrego na niego. Kocie łapki, no to na deszcz to tak średnio wysyłać. Będzie ciężko, nie wiem, nie widzę tego. No dobra, pytanie, co zrobią moje psie łapki? Trafiają. Wow. I trafiają, brawo.
Dobrze. No i teraz leżę. Oczywiście, że tak. W ogóle wystawił wcześniej tego Viviliona. Wystawiła, co nie? Dobra, dam puchacza jako pierwszego i będę miał nadzieję, że zmniejszę mu speeda. No proszę cię, no... Powder? Czemu użył na mojego robaczka powdera? Nie rozumiem tej taktyki kompletnie, ale cieszę się, bo speeda mu zmniejszyłem. Czemu powder? Dobra, coś się jej pomyliło. Wydaje się chyba, że walczy z Kambaskenem. Nie wiem, dziwne, ale spoko. Mi to nie przeszkadza kompletnie. W końcu załatwiłem Viviliona. Wiem, że jest jeszcze kamienny Pokémon, którego strasznie się boję i który oczywiście wchodzi, więc... Głupotą byłoby teraz go zostawić. Dobra, zmieniamy. Wiem, że ognisty też może dostać mocno, ale no już lepszą opcją jest. O kurde, tylko zapomniałem. No dobra, no ale padłby na hita. Dobra, to nie jest tak źle. On jest... Dobra, no Fire Punch najlepsze, co mogę zrobić. Najmocniejszy cios zabiera całkiem sporo. Jeszcze poparzył, zmniejszając mu atak. Doskonale. Dobra, w końcu zaczęło się układać coś po mojej myśli w tej walce. Zaraz się dowiemy, kto jest tym ostatnim Pokémonem. Wchodzi Smackdown, obniżony siła ze względu na poparzenie. I słuchajcie, ostatni Pokémon, którego muszę pokonać, mając Speed Boosta, jest Dustox. Może być niebezpieczny, ale myślę, że Fire Punch też sporo zrobi. No i Gust? Nie, Confusion, no w sumie też ze sta... Znaczy bez staba, ale super efektywny. Dobra, mamy to, moi drodzy. Udało się. Ja jeszcze Protecta używam. Co ty mi z tym Protectem kombinujesz? Przegraj już tą walkę. Ciekawostka, Vivillon normalnie ruch Powder uczy się na 55 levelu i to jest jedyny Pokémon, który może poznać ten ruch. Oszukana, oszukana, ma Pokémona na 16 levelu, a już ma takie rzeczy. A my mamy odznakę robaczkową. Tak jest. Infestation, dobre, dobre, przyda się. Dawaj mi exp all. Jaki teraz mogę mieć maksymalny level? To jest dobre pytanie. Jaki będzie kolejny? Nie wiem. Dobra. Wychodzimy, to... A, to tamta mi da chyba dopiero jak podejdę do niej, co nie? To coś takiego było, jak dobrze pamiętam. Zobaczymy, idziemy coś złapać jeszcze dzisiaj na sam koniec. Więc... teraz będzie Agucha. Mam nadzieję, że to będzie... Ciekawostka. Będzie Shinx. Nie wiem, czy Shinx tu występuje, ale czemu nie? Dobra, przekonajmy się, słuchajcie, co trafię na drodze numer 4. W kwiatkach. A będzie to... Kto by się cholera spodziewał? Shinx był na Road 3. Okej. A no tak, no tam złapałem jego. W sensie, to no okej. Aż boję się używać headbata, żeby nie ubić, bo nie wiadomo. W ogóle ciekawe, że trafiam Pokémony, które mają różne kolory. To już wiecie, trafił się w sensie... Trafił się ten, no. Vivillon. Flebebebebebebe. Tak jest, no i jeszcze ta flebebebebebebe nie chce się złapać. Nieszczęsna. Come on. Nie rób mi tego. Dobry pok do walk. W sumie cieszę się, że ten Pokémon się trafił, bo to jest Pokémon, którego prawie w ogóle w życiu nie używałem. Może w jednej serii gdzieś tam był. No, gdzieś w jednej serii może był, ale to tyle. No ale no cóż, zobaczymy. Agucha jak nazwać? Agucha, bo ostatnio jak raz nazwałem, to mówiłeś, że taką da się, ale miało być inaczej. Nie no, Agucha chyba miało być. Tak? Chyba tak. Jak będzie w ostatniej formie, może być dobrym. Też tak myślę. Ja bym wolał Flebe zamiast Bidafam. Flash jest to jeden z moich ulubionych Pokémonów. O! No w sumie. O, Kokosek się spóźnił. Na koniec streama się przychodzi, widzę. Agu może być. Dobra, okej. Okay. Tak jest. Znów mi na to wywaliło. Co to za problemy? Trzeba naprawić. Nauczy się kiedyś Moonblasta, no właśnie. Oj, była jeszcze Ralts. Ale do tej Ralts ostatnio nie mam szczęścia. Wiecie, jak skończyła ostatnio w serii. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, to będzie tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy jutro będzie stream, więc wam nie mówię. Jeżeli byłby nawet stream, to nie będzie z Pokémon Eternal X.
tylko z czegoś innego. Więc nie obiecuję, zobaczymy. Oprócz tego pamiętajcie, seria Pokémon Sinking Sapphire wciąż jest nieskończona. Ona się jeszcze pojawi. Ostatni stream z niej. Albo przegram, albo wygram. Zobaczymy. Natomiast to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, że byliście. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali. Widzimy się, mam nadzieję, że wkrótce. Ale to tyle. Cześć i czołem i do następnego.